Witamy, witamy w kolejnym podcaście. Cześć, cześć, po długiej przerwie. Długo się tak, nie widzieliśmy. No, ogółem to teraz przed podcastem gadaliśmy z Zakonem, że już ponad miesiąc ze sobą nie nagrywaliśmy. W sensie nie licząc tam na Animedii. Ostatni raz gadaliśmy właśnie propos nagrywania, jakie to anime. A to 20 minut i to w sumie było tylko konkretnie pod ten odcinek i nic więcej. Tak, tak, szybka tak nagrywka to... i tak. Do widzenia, nie? Tak, i dwa, czy dwa chciałem powiedzieć. Miesiąc ponad nie nagrywaliśmy podcastu. I już miałem taki, że 13 podcast był ostatni. Taki, ta liczba coś świadczy, to już koniec? Nie. Tak. Może niektórzy tak myślą. Po 13 prostu... był z Mugim, tak? 13 był z Mugim. 13 był z Mugim. Później bodajże chyba nie mogłeś na 14, a później ja nie mogłem, bo mi się dziecko w końcu urodziło. No trochę ja nie mogłem, trochę ty nie mogłeś i jakby nieszczęśliwie powiedzmy, że się złożyło i teraz chcieliśmy ogarnąć. Ale nie rzecz. No, wiesz co, zapowiadaliśmy, że tak może być, więc ja mówiłem po swojej stronie, że może być, że nagle nie ma podcastu i musicie z tym żyć, ale spokojnie, raczej powinniśmy wrócić już tak, wiecie, regularnie z powrotem, zobaczymy. Tak. Bo się mnożą się rzeczy. U ciebie się mnożą rzeczy, u mnie się mnożą rzeczy, szczególnie, no teraz masz dziecko, jeszcze anime właśnie weszło. Co tam u ciebie? Odpowiadaj, co tam u ciebie? No w sumie u mnie tylko doszło tyle, że troszeczkę więcej tam mam w pracy, no i teraz zaczynam sobie streamować, co no jest trudniejsze niż myślałem, w sensie jest męczące naprawdę, że jest. Nie wiem, ja sobie gram w ligę i sobie czytam czat i... Naprawdę nie jest takie proste, jak myślałem. Naprawdę wymęczając takie 4 godzinki, ja już jestem kompletnie zamachany. Kurde, to i tak dużo. W sensie ci powiem, że streamowałem przez 2 godziny dziennie i tam od poniedziałku do piątku przez prawie rok. I to było bardzo spoko, w sensie mi się podobały zazwyczaj te streamy, bo czasami było coś takiego, że no nie, muszę zrobić tego streama, a byłem tak zmęczony. Ale finalnie nie było chyba takiego streama, że mówię, o Jezu... Jak mi się bardzo go nie chciało robić. Albo jak było takie, że nie za bardzo mi się już chce siedzieć, jestem zmęczony, nie chcę, to robiłem. Ja w ogóle streamy kończę tak. Dobra, nie chcę mi się elo i koniec. Nie wiem, tak samo. No, cześć. Tak, no tak wytrzymuję 4-5 godzin, nie mam ustalonego tego, ale zawsze na streamie mówię, że dobra, to jutro wbijam, a potem na drugi dzień mówię, kurwa, nie. I nie idę, i znowu się pojawiam za tydzień. I tak nieregularny jestem, bo jakoś nie czuję, szczególnie, że jak gram w tą ligę i muszę się skupić, ja tam wysoko w miarę jestem w randze i tak dalej. To jakby no ciężko jest. I no fajnie, dla mnie to jest wyzwanie. Podoba mi się, ale no nie jest łatwo, szczególnie, że trochę czasochłonne jest. No, ja miałem takie. No, mów jeszcze. Jeszcze miałem takiego streama, który trwał 7 godzin. Na dodatek nie spałem całą noc wtedy i robiłem tier listy wszystkich postaci od najsilniejszej do najsłabszej. Każda wiem, bo oglądałem chwilę, no. Tak, no to każda się na chwilkę pojawiła, to jest tragedia. Ja się czułem jak kurwa z kopalni bym przyszedł zarąbany. Naprawdę. Ale ja od razu mówię, to nie jest lokowanie. To jest póki co potrzeba, bo piję sobie teraz monsterka i to... Trzeba czasami. Trzeba się obudzić. Nie możesz spać. Tak, no wczoraj spałem 3 godziny i a no, ty nawet tak musisz... nie przez dziecko. Nie, to akurat nie przez dziecko ci powiem. No właśnie to, co ci mówiłem, że musiałem na szybkości montować ten odcinek na niedzielę. Aha, wczoraj dla was w ogóle przedwczoraj, bo... nagrywamy to w poniedziałek, czyli dla was wczoraj, nie? No u mnie też się namnożyło, ci powiem. W ogóle zobaczyłem coś takiego, co jest trochę przerażające, bo zawsze miałem coś takiego, że o Boże, niektórzy to pracoholicy i cały czas tam coś robią, a ja się trochę stałem też ofiarą pracoholizmu, co brzmi zabawnie, może dla niektórych, że o, tam na YouTube jakieś pierdoły, ale naprawdę to jest coś takiego, że ostatnio przez ten... 2 tygodnie, aż sobie sprawdzę, przez ostatnie 2 tygodnie na Steamie grając, jak gram coś to na Steamie jest, mam, uwaga, 1,8 godzin w ostatnich 2 tygodni, tyle grałem, a to jest coś takiego, jak ci siedzi się z dzieckiem, albo nie załatwię jakichś spraw tam na mieście, na zakupy czy coś, to ja siedzę przed kompem i albo montuję, albo piszę scenariusze, albo nagrywam. Cały czas ostatnio, nie? Mówię, tak nienawidziłem montażu, ale teraz jak muszę siedzieć, to jest ciągle to, nie? I w dodatku jeszcze rekrutacja jest na Animedii, która się i dla was jutro kończy, więc jeszcze odpowiadanie na maile, jakby patrzenie, czy ktoś zdąży z terminem. Się namnożyło tego wszystkiego. Jakby podoba mi się to, ale kurde... problem, bo ja znowu na przykład skończyłem kanał Pan Eliasz, gdzie robiłem gaming, dlatego, że mi trochę więcej czasu, żeby na przykład poksy ruszyć dalej. I ja znowu nie ruszyłem poksów od, nie wiem, miesiąca, dwóch, bo nie mam kiedy. To jest zabawne po prostu. No mnoży się cały czas, szczególnie jeszcze ta Animedia jest. Ja tak samo na tą Animedię
Nawet, nie wiem, nieraz musicie mnie tam oznaczać, tak już prywatnie powiem, żebym ja coś odpowiadał, bo ja też tam mam swojego Discorda, tutaj jeszcze na streamie jestem, 4 godziny, wczoraj mnie spychu wołał na nagrywki, to szybko skończyłem stream, o 19 już piszę, już nie zdążyliśmy nagrać, bo go już nie było. Jest to, no czuję się jakbym nie miał czasu, ale no, dziwnie troszeczkę jest, ale to się ustabilizuje, myślę, jeżeli o sobie ogarnę, szczególnie, że mam nieregularne godziny też i tak dalej, no zobaczymy jak to będzie. Na razie, znaczy, akurat te materiały z kimś, to trzeba obrać sobie dalszy termin, nie? Trzeba ja mówić, bo... Ja mam nagrany już na jakie to anime 2, można powiedzieć, bo wtedy nagrywać no, po 20 właśnie. Pytań, a zrobiliśmy 10, więc spokojnie sobie tam montuję, bo to jest Boże. Też przecież siadłem po tygodniu do kompa i przez bite dwa dni, tylko montowałem, bo to śmiesznie wygląda, tam napisy skaczą, ale tych napisów było 2500 i ja po prostu musiałem co chwilę pisać to, co było mówione, przekręcać to kawałeczek, powiększać, pomniejszać, robić, żeby to śmiesznie wyglądało i to było masa, jeszcze pocinać każdego, tak żeby to wyszło fajnie, bo to nie było tylko coś takiego, że... Kto montuje, ten zrozumie ogólnie, bo ja tak samo jakieś napisy nawet dodać, byle jakie tam, nie wiem... Czasem dopowiedzieć, to już to też nie jest takie szybkie, to zajmuje 10 minut, ale żeby zrobić 2500, no to jeszcze pocięte, jeszcze tam przetagowane, żeby kilka razy się pojawia, znika, pojawia. No, powiem tak, to nie jest skomplikowany proces, po prostu jest długi. Żmudny to jest taki. Długi, tak. Monotonny, żmudny. I tak się ciągnie, nawet ciągnie fajnie mi się to montowało, tylko strasznie, strasznie długo. Szło to mozolnie. To fajnie jest, jak już widzisz całość, nie? Jak już takie ulga, dodałeś i no dobra, wyszło, fajnie to wygląda. Jeszcze się bardzo ładnie przyjęło i ja zadowolony strasznie z tego materiału jestem. No, też, to fajnie, też. Fajnie wyszedł, bardzo, bardzo mi śmieszył, nie? Ja tam myślę, że akurat w tym filmiku to Ksołka i Karczma zrobili robotę, bo też, no to nie mogę, po prostu, jak była odpowiedź, tak, aha, no tak. Jezus Maria i Pszczółka Maja mnie teraz złożyło. Też nie wiedziałem o Pszczółce Maja, że to anime jest, nie spodziewałem się. Ja w ogóle nagrywając z nim, nie myślałem, że on sobie rzucił takim żartem, a później czytam komentarze, on pisze to anime. Ja wpisuję Pszczółka Maja, patrzę, Japonia, co jest? Kurde. Też z komentarzy. A ogólnie jeszcze temat anime i fandomu, może nawet anime czy tam Discorda, to jest też dłuższy temat, który można by było zrobić solo pogadankę, ale wątpię, żeby to interesowało większą grupę osób. Ale chodzi ale, ogólnie o anime i porozmawiać z innymi? No, jako podcast nawet. Nawet w jakieś trzy osoby może by było zrobić o tych oczekiwaniach i tak dalej, bo tam się zrobiła burza jakaś i naprawdę nieraz to dziwnie wygląda. Nieraz nie dziwią mnie ci ludzie, ale też jest taka głębszą rozmowę mi się wydaje. Powiem tak. Porozmawiamy chyba po podcaście, bo nawet nie wiem o jakiej burzy mówisz, w sensie... Nie, w sensie... Może powiedz, dobra. Będzie reakcja na żywo tam. Nie ma. Nie wiem. Myślę, że cały ten fandom reaguje bardzo dziwnie. Mi się wydaje, że oczekują jakieś nie wiadomo czego. Mi się wydaje, że jesteśmy jakąś grupą, firmą i tak dalej, wiesz, że przyszliśmy tutaj na zarobek, zarabiamy tam 10 tysięcy miesięcznie i musimy to zrobić na tip-top wszystko. A nie, my sobie tu robimy co chcemy. W sensie, jakie było założenie? My robimy sobie co innego niż Naruto. My dwóch mamy takie założenie, tak? Bo za innych się nie będziemy wypowiadać. No i dobra, ja mówię, zrobię sobie o tym anime, lubię to anime. A ja lubię sobie tam psychologię dowalić, uczę się tego, interesuję się tym od dawna. O, lubię takie coś, no fajnie mi się to nagrywa, zrobię sobie, wiesz. Ale ktoś inny mówi, nie no, się spodziewałem, weź zrób jakiś taki temat, nie, według mnie to tak nie. No takie troszeczkę mnie to dziwi, wiadomo. Nie no, to jest naprawdę robisz co chcesz, to nie jest typu masz 8 godzin dziennie, siedzisz, masz stałą wypłatę i musisz przez 5 godzin dziennie przez scenariusz dopracowywać każdy robi jak chce, znaczy, Jezu, może kogoś nie zadowala mój poziom, ale jest taki, jaki maksymalnie w tym jestem w stanie momencie dać i tyle, tak chcę zrobić sobie recenzję, robię sobie recenzję. Bo niektórzy wzięli to zbyt bardzo siebie, jakby, nie wiem, ludzie dbają o dobro projekt z zewnątrz. Ja nie wiem, ja tam nie traktuję tego aż tak poważnie, jakby... Ja też jeżeli to by była rzeczywiście moja praca, ja naprawdę, ja nie będę przesadzał, ja mam dużo obowiązków. I jeżeli to była moja praca, to ja bym się do tego przyłożył 20 razy bardziej, robię to 20 razy lepiej, ale naprawdę mam ochotę zrobić jakiś film i go robię. Wiadomo, już nie będę takich rzeczy robił, żeby to robił raz na miesiąc czy coś, staram się... Te terminy jakoś zapełniać, chyba że Kanis tam najwięcej widziałem tematów, póki co ma. Tam wiem, że Karczma się fajnie stara i tak dalej. Szczególnie, że oni, wiadomo, są najbardziej zmotywowani raczej.
bo oni w sumie z tego kanału mogą więcej zyskać niż ze swoich, czyli tak naprawdę. Kanis? Nie, no nie, nie mówię o kanisie, ma... mówię o karczmie, czy tam, nie wiem, Wodeku, Ksołka, które na przykład twojego kanału na razie nie rusza, bo też nie ma czasu. Wszystkie, mm-hmm. wszystkie filmy, które miałaby dawać na swój kanał, są na kanale Animedii i mi się wydaje, że oni mają takie 100% wiadomo, zaangażowania i jakby ja, dla mnie to jest... Jakby nie mogę poświęcić temu 100%. Jeżeli ja bym poświęcił temu 100%, no to musiałbym na swoje rzeczy, które są moim obowiązkiem, nawet mój kanał, za którego ja naprawdę coś tam mam, bo da się takie jakieś 2000 wyciągnąć, no to jakby nie wiem. Naprawdę? Aż tyle wyciągasz? Tak. Czyli to ładnie. Ostatni miesiąc, miałem mój taki największy miesiąc, nie? To bardzo, bardzo ładnie, bo tam miałem filmy po 20k i 3 tygodniowo, nie? A w tym miesiącu to się opierdalałem porządnie. Więc to mi mocno spadnie, ale da się. Dużo ale rzeczy się. Rzucasz, dużo rzeczy. Trzy tygodniowo i takie stałe, że no. Po prostu każdy wie, że będzie, nie? Mm-hmm. I w tym miesiącu troszeczkę się opierdalałem, to prawda, ale próbuję sobie teraz wrócić, no ale da się, nie? No jeżeli poświęciłbym czemu innemu, co jest dla mnie takim dodatkiem, no to no tak. ja bym i w pracy był troszeczkę gorzej i tutaj, bo to też nie jest 5 minut, że ja sobie napiszę. No. Tak. I to jest takie coś i mi się wydaje, że przede wszystkim trzeba ludziom uświadomić, jakie są cele tego, jakie są moje cele, jakie są karczmy cele, może wtedy by sobie bardziej to ogarnęli, dlaczego to nie jest ten poziom TV gry, bo nie myśleli, że to będzie TV gry, że to studio mamy, tu pracujemy w redakcji, tutaj wiesz, Eliasz, dawaj, termin, lecimy, no nie. Znaczy no i tak to się mam, chyba będzie podcast o Animedii, nie o tym Sasku, ale dobra, chcę mi się dobrze gada o tym, ale jeszcze tak zaznaczę, że no, fantastyczna karczma to jest dla mnie w ogóle strzał w dziesiątkę, to no, w sumie... Fajnie. Teraz wam powiem, że on jest tutaj trochę przypadkiem, bo miał być Tusiek, ale z racji tego, że właśnie on nie ma czasu, to zrezygnował i musieliśmy kogoś wstawić na jego miejsce i zaproponował chyba wtedy Spychu karczmę. Napisałem do niego, zgodził się i Jezus, to jest dla mnie ironicznie najlepszy człowiek w tej ekipie, nie? Jakby nie ujmując każdemu innemu, po prostu gość robi robotę, bo też, no nie? Tak, jeszcze jak... Jeszcze więcej zyskałem, jak z nim nagrywałem te, jakie to anime. Taki fajny chłopak, normalnie ci powiem. Bardzo przyjemny chłop. No. Nie mogłem się przestać cieszyć, jak z nim nagrywałem. Nie wiem, no. To było zabawne. No. Spodobał ci się chłop. No i dobrze, tak, dobrze. Jak źle, to nie brzmi, to tak. No. Ja się przyznam, że żadnego filmu nie oglądałem, bo ja nie lubię oglądać filmów o anime, w sensie nie oglądam. Nigdy nie oglądałem, jakby tylko z ciekawości nieraz, czy zajrzę do ciebie, ja czy do Vertigo. Ja też nigdy nie oglądałem. Troszeczkę. Ale na Animedii oglądam każdy, tylko że ja jestem strasznie do tyłu przez to, że nie oglądam wszystkiego regularnie, nie? No, ja sobie też przecież nie oglądałem żadnego, Ksołki liznałem, bo akurat zaciekawiło mnie troszeczkę ten temat mangi, bo to no, taki bardziej nietytułowy, że ja nie lubię ogólnie recenzji oglądać, ani trailerów i tak dalej, bo to mi spoileruje, ja nie lubię spoilerów, tego też nie za bardzo lubię robić recenzji, też nie za bardzo lubię oglądać tych filmów, no i tak to wyszło. Ja kiedyś tam, przyznam się, że oglądałem Sway Kage kiedyś. Kiedyś, wiem, że tego nie oglądałeś, a tobie się zarzucają na grupkach Naruto, bo tam gdzieś jestem. Znaczy, ty kopiujesz tego Sway Kage. To jest zabawne, ale ja nie oglądałem go w ogóle tak bardzo, nie? W sensie, że oglądałem cały kanał. Wiem, że jest taki kanał anglojęzyczny, on mi się wyświetlał i może odpaliłem 2 filmiki. Jeden odpaliłem celowo i nagrałem dokładnie jego słowa. Zrobiłem to, co zrobił. Tak, New Ghost. Dobra, tak mówimy, to ja też to zrobię. ale ja zrobiłem to celowo, słuchaj, bo nie pamiętam, chyba nawet wyłączyłem zarabiania na tym filmiku. Celowo to zrobiłem właśnie dlatego, że mi zarzucano, że ja kopiuję od niego. Po prostu, bo mam ten sam temat, więc zrobiłem temat bodajże... Ja już ten filmik dałem na niepubliczny, no bo to jednak nie jest fajne, nie? Ale celowo zrobiłem filmik 1:1. Po prostu przetłumaczyłem sobie to, co on mówił. Miniaturka jest nawet dość podobna i wszystko zrobiłem tak, ale poza tym materiałem nie było czegoś takiego, że usiadam. Na pewno, od razu się przyznaję, że były takie filmiki, że ja pisałem sobie scenariusz i oglądałem odcinek na ten sam temat, żeby porównać, czy czegoś nie zapomniałem. Ale nigdy nie było tak, że odpalam filmik, dopiero piszę scenariusz, żeby nie łapać całej opinii czyjejś, nie? Tak, o to chodziło. No, to ze mną było tak, że oglądałem właśnie Sway Kage i oglądałem jak House Strong Kiss Itachi, nie? I potem ruszył mój kanał, no właśnie chciałem sobie zrobić ten temat House Strong Kiss Itachi. Jak ja pisałem ten temat, wiadomo, tam zaczynałem jeszcze tam w scenariuszach, dobrze nie siedziałem aż tak,
tam nie potrafiłem zrobić filmiku dłuższego niż 5 minut takiego, żeby to się klepało. No i ja sobie nie mogłem wymyślić tak, żeby to było... Ja już miałem w głowie ten filmik jego, wiesz? Taki cały. Jak mogę zrobić to inaczej? Przecież on zrobił to tak dobrze. Jak zrobię inaczej, to będzie jakby źle, no bo on tam fakty przedstawił. Koniec końców, mimo tego, że nie zrobiłem tego jeden do jednego, to zrobiłem bardzo podobny do jego filmu, bo potem sobie odpaliłem, bo ktoś mi zwrócił na grupce też, że nie no, spolszczyłeś film Swajkage. No i ja tak patrzę, no i kurde, i to wygląda jakbym po prostu zrobił kopię. Ale wiesz, filmu. Co jest zabawne? Mówimy o tym samym uniwersum. Nie, ale chodzi o to, że raz, mówimy na ten sam temat uniwersum, przedstawiamy te same fakty, w sensie opinia może się różnić, ale jeżeli mówimy o faktach, to czemu? W sensie, jak mogłeś zarypać fakt, nie? A jak ludzie mówią, zrób więcej ciekawostek jakiejś postaci, to co, ja mam je wymyślić? Są jakieś fakty, których nie mogę sobie przeskoczyć. Tak samo ci powiem, że ktoś mi pisał, że Swajkage, on też jakby korzysta z angielskiej wiki, z której ja też korzystam, więc możemy mieć dosłownie to samo zdanie, tylko wiesz, przetłumaczone na polski, więc... To wiki w ogóle, to mnie zawsze śmieszy, jak ktoś mówi o tej wiki, bo przecież korzystanie z tego jest, wiadomo, jest bardzo dobre, ponieważ jest to nie jest wiki, że wejdzie sobie Maciek lat 15 i napisze sobie swoje zdanie na wiki. Nie, to nie jest tak. To jest po prostu przeniesiony databook autorstwa Kishimoto do tego czegoś, do Naruto Wiki, więc korzystanie z tego jest nawet konieczne, bo tam są fakty napisane przez autora mangi, więc wiadomo, że nawet trzeba z tego korzystać, bo jeżeli będzie się wymyślać fakty, no to nic z tego nie będzie. Bo ja mam jeszcze... Mów, kończ. O tych faktach jest takie coś, że jak ktoś powie coś pierwszy, jakiś fakt, to ty już tego nie możesz powiedzieć, bo to jest bardzo... to jest bez sensu. Jak ktoś powiedział na YouTubie, że niebo jest niebieskie, czemu ty to mówisz? On już to powiedział. No, kurwa. Ale słuchaj, bo niektórzy mogą się przydać, korzystać z Wikipedii i tak dalej, tylko że, wiecie co, Wikipedia, o Jezu, ale pocisnę, ale będzie hejtowane, Wikipedia to jest trochę niektóry fandom też animedii, który chce poprawiać każdy błąd, więc jak przyjdzie ci Maciek Lak 12 i wpisze coś w tym Narutopedii, gdzieś tam pod Naruto i zobaczy to, tam Andrzej lat 50, który się interesuje Naruto i jest takich Andrzejów milion, to oni ci zjadą go tak w komentarzach, że to zaraz będzie zmienione. Musicie zauważyć, że ja czy Nekon nagrywając, jesteśmy jakby sami, nie? A na Wikipedii mamy najczęściej sprawdzone już informacje, więc, które tworzy pewnie tysiące osób, więc korzystanie z tego wydaje się być logiczne niż co, mam za każdym razem oglądać 720 odcinków i wypisywać sobie rzeczy? To powodzenia z tworzeniem kanału regularnego. No i tak jest problem. Niektórzy nie rozumieją, szczególnie, że wiesz, niektórzy są tacy fajni, to ci powiem już off-stream, że właśnie ludzie wyszukują tych naszych błędów i wchodzą na wiki i dopiero nam piszą te, w sumie spoko, że nam piszą te błędy, bo... No wiadomo, w takich obszernych tematach też często się mylimy, ja też często się mylę. Tak, dlatego w sumie ja... Podczas pisania tego na społeczności do rekrutacji wpadłem na pomysł, że możemy zrobić weryfikatorów treści, bo to jakby czemu nie? Nie? W sensie możesz wysłać i oni sprawdzają, czy zrobiłeś gdzieś, popełniłeś błąd. Wiesz, lepiej jak napiszesz scenariusz, 10 osób go sprawdzi, niż napiszesz scenariusz, po prostu go nagrasz, a później wyjdzie po fakcie, że błąd. Ci weryfikatorzy treści, czyli ludzie, którym możesz wysłać swój scenariusz, ale nie musisz, rozumiem, tak? Tym bardziej, że ty nagrywasz póki co filmiki opiniotwórcze, nie patrzeć. Więc hej, na przykład wiem, że była też kolejna spina, ale nie, to będzie jednak podcast o anime. Nie zaczniemy od Sasku, myślę. Dzisiaj zbyt obszerny temat jest. Była drama, że Wodek powiedział, że animacja w Naruto z Painem była słaba. I była spina, że to jest celowy zabieg. No dobra, ale to jest opinia, hej. Co z tego, że to jest celowy zabieg? Może być dla niego to słabe. No. Tak, oni bardziej, mi się wydaje, że chcieli mu uświadomić, że on nie rozumie tego, że to było specjalnie, ale nadal still może sobie powiedzieć, że mi się to nie podoba. Tak, to troszeczkę tam przycisnęli go rzeczywiście. Tak. Nie wiem, czy potrzebnie, czy niepotrzebnie, ale też... W celu wytłumaczenia okej, ale pruć się o to, że ale to było celowe i to tak się robi. Co z tego, jakby?
Ja nie rozumiem. To jest opinia. Nie podoba mi się. Niezależnie. Dlatego, tak jak ja hejtowałem Shisuiego, no nie podoba mi się. Co z tego, że większość fandomu go uwielbia? Nie podoba mi się. Co z tego, że on miał być zrobiony tak, jak został zrobiony, nie? Ale on specjalnie miał taki być, Elia. Specjalnie miał taki być. Tego nie rozumiesz. Super. I nie mogę mieć swojej opinii, nie? Tak sobie, no, hej, no możesz powiedzieć, że animacja była słaba. Ja mówię, jakby trzeba, to ja się podpiszę pod tym, no. W sensie, przecież było milion screenów Never Pause Naruto, nie? Twarze wykręcone i tak dalej. Może tak się robi i tego raz zazwyczaj nie zobaczysz. Ale... mi się wydaje, że to bardziej wszystko kręciło się wokół tego, zwrócili mu uwagę, ale bardziej to, jak odebrał to, że mu zwrócili uwagę. Bo też jest ważne, jak zobaczyli, że on się tak, wiesz, rzuca i nie zgadza, w sensie... Czyli no, powiedział dla mnie tego. Powiedział, że dla mnie jest taki koniec tematu, nie odpisujesz, to wiesz, ciągniesz temat. I ja nie czytałem całości, wiesz? Ja też nie czytałem całości, dlatego też nie do końca chcę ten, ale mi tam, wiesz, moi moderatorzy gdzieś tam też mi pisali. Analogiczną sytuację, bo... Traktowałem trochę, odpisywałem na komentarze na Animedii, jak odpisałbym u siebie. To się stało problemem. Sarkastycznie, tak. Ironicznie tak odpowiadasz, nie? Tak, bo niektórzy, ja mocno sarkastycznie, ironicznie i tak... nie każdy to czuje. Jest pasywnie, agresywnie, nie powiedziałbym. Niektórzy tak to odbierają. Ja taki jestem, nie? Jakby dla większości może być to... O Boże, jaki on jest chamski. Tylko, że... Nieprofesjonalny. Przecież to jest poważna firma, w której my pracujemy. Zarabiamy kokosy. Ale słuchaj, wczoraj była dyskusja, bo dodaliśmy filmik, znaczy dodałem filmik Wiedźmińskie anime. I ja w ogóle, oglądając 500 razy ten trailer, te teasery, przecież ja pociąłem go, Boże, wszystkie chyba sceny możliwe wyciąłem z niego. I tam były napisy, że to jest film anime Netflixa. A ja powiedziałem to, jakby to był serial. I ja w ogóle... Nie byłem świadomy tego, nie? Jeszcze weryfikatorów nie ma, więc nikt nie mógł tego zauważyć, ale jak ktoś mi pisał, nagraj opinię, to cały czas było anime. I ja błędnie założyłem, że anime równa się od razu serial, nie? W sensie, to nie jest tak zawsze, ale myśląc anime od razu mam wrażenie, to będzie odcinkowe, nie? Nie film. Tam było już napisane, że film anime. Tylko, że w ogóle to wyparłem, bo to wiesz, leci ci trailer, jakieś tam animacje i nagle ci wyskakują napisy. Film, anime, Netflix. Kto to ogląda? W sensie, kto pamięta? Ja też myślałem, że to serial będzie, te TBH. No, i kontynuując, była spina, że powiedziałem, że to jest anime, bo to nie tworzy ten, to było, że anime to nie jest japońska produkcja, więc to nie jest anime, Netflix, Boże, jakie to jest wkurzające. Wiadomo, kto się na ten temat zazwyczaj denerwuje, nie będę sypał nikami i po prostu była spina. I jakby dla mnie osobiście, wiecie, to może być błąd, że ja mówię to anime, ale ja będę tak mówił. Mówiłem, tam też pisałem, z dwóch powodów. Ja jestem taki chamski, można powiedzieć, i jeżeli to kogoś triggeruje, to jest dla mnie dodatkowy atut. Ja ścieszę się, to będę tym bardziej nazywał to anime, ale drugie, jakby język się zmienia. Anime to jest skrót od animation, nie? Więc to jest po prostu animacja. Nawet film animacyjny, czy możemy tak to nazwać? Myślę, że poniekąd tak, może nie jest to 100% poprawne, ale jakby, jakoś płakać. Właśnie nie ma o co robić dramy, moim zdaniem. W sensie, tym bardziej, że, ale język się, mówię, zmienia. I dla Japończyka anime to jest wszystko, co jest animowane. Czyli taka typowa bajka jest dla Japończyka anime, nie? I napisali mi w sumie słusznie, że ale nie jesteśmy Japończykami. No dobrze, ale mówię, to się zmienia. Na samym Netflixie jest napisane film, anime, Netflix. Anime, przecież kategoria, anime, animacja. Wszystko jest tam na anime. Po co się spinać? Jakby to nie jest... co to za problem? No ja nie wiem. I to jest tak, że wiesz, my teraz nie gadamy, że nie mogą nam zwrócić uwagi. No spoko. Mhm. Tylko, że ludzie zbiorą to zbyt jakby do siebie. Jakby bardzo biorą do siebie, wiecie, nie? Jakby byli naczelnikami Animedii i wiesz, i w ogóle na Discordzie... Nie o to chodzi, bo oni chcą zwrócić uwagę... Żeby było lepiej, powiedzmy, tak? Żeby coraz nie popełnić błędu, to jest okej. Tylko, że w wielu kwestiach to nie jest coś dlaczego, że to jest potężny błąd, tylko ja chcę się dosrać, mam wrażenie. Jest taka jedna osoba, ja nie będę rzucał nikami, kto siedzi, ten wie od razu, nie? Że jest taka osoba, która... Czy powinniśmy o nim rozmawiać tak w sumie? Czemu nie? Ja mu napisałem wprost wczoraj, że go nie lubię, więc jak będzie to słuchał, to wie. I pozna po prostu moją opinię, nie? Więc jest coś takiego, jak
Zrobił w ogóle tier listę, nie? Naszych filmików. I oczywiście wszystkie są moje najniżej. W ogóle śmieszną sytuację zauważyłem. Znaczy, no to, może mu się nie podobać, to prawda. Może mu się nie podobać, to, ale... To tak, ale nie, to już to... widać, jak głęboko to weszło w nich. Tak, mnie to nie obchodzi, czy mu się podoba, czy nie. W sensie, ja staram się robić najlepszy, jaki jestem w stanie zrobić materiał. No, nie mówię, że to jest poziom najlepszy no na świecie, lepiej, ale to jest najlepszy dla mnie, nie? I staram się poprawiać te rzeczy, więc hej, filmik z gatunkami anime usunąłem, bo był po prostu zły. Ale o co chodzi? No, zrobił tier listę już jakiś czas temu i oczywiście wszystkie moje filmiki są najniżej, ale co śmieszniejsze, to zanim było jakie to anime, to nie było opcji teleturniej. I tylko chyba po to, żeby ten filmik nie był wyżej, stworzył osobną sekcję teleturniej. Ja mam wrażenie, że mój nie był gdzieś na dobrej pozycji. Ale to już ciul. I często ten człowiek, nie tylko on, bo jest kilku takich, którzy traktują w ogóle to anime i w ogóle mangę, kanon cały jak religię. No tak odniosłem wrażenie troszeczkę, bo tak, my to traktujemy jako... No dobra, mów. O zbyt dużo rzeczy się przypiera. O niektóre rzeczy, o które nie ma sensu się sprzeczać, mam wrażenie. Było tak z gatunkami. Okej, ten film był zły, nie byłem doinformowany. Jakby, no starałem się, nawet z kilku źródeł korzystałem. Wypisałem tylko Wikipedię, bo mówię, po co mam wypisywać trzy źródła, w których wszystkich było napisane dokładnie to samo, nie? Więc wypisałem tylko jedno. Dodatkowo pytałem na czacie, czy ktoś to sprawdzi. Nie będę rzucał nikiem, kto to sprawdził. Jedna osoba. Żeby nie było, że ktoś to sprawdził i nikt nie zauważył. Reszta nie zobaczyła tego, dlatego też się pojawiają teraz weryfikatorzy treści. I tam było dużo punktów wypisanych. I część z nich była jak najbardziej sensowna, nie? Że tutaj się pomyliłem. Ale niektóre były na przykład... jest gatunek i dlaczego w przykładu nie dałeś jakiegoś anime? Mówię, a dlaczego to miałbym traktować inaczej niż poprzednie przykłady? Przecież w każdym innym gatunku podałem przykład lub dwa losowe, to czemu miałbym podawać nagle wszystkie najpopularniejsze? Albo ktoś się realnie dosrał, że ja powiedziałem w shonenach, że teraz wymienię takie mało znane anime i wymieniłem One Piece'a, Naruto i Dragon Ball'a i ktoś się o to przysrał, rozumiesz? No. Więc nawet nie można wprowadzić ironii, bo zaraz będzie o Boże, coś ty narobił. To jest właśnie troszeczkę, nie wiem czy problem, ale jakby to się musi utworzyć ta społeczność, bo mamy bardzo różne społeczności, bardzo różne osobowości na tych kanałach. Jakby Spychu Kanis i ja i ty, to powiedzmy są dwa inne światy. Niby anime, ale to są całkowicie inni widzowie. I tak. Jakby te widownie mogą się kłócić, o ile twoi widzowie rozumieją to i nawet nie napiszą komentarza, bo wiedzą o co chodzi, nie napiszą spoko czy coś tam napiszą, no to taki na przykład, nie wiem, no powiedzmy od spychach, taki powiedzmy już poważny, powiedzmy taki, który sobie lubi obejrzeć jakieś tam poważniejsze rzeczy o anime. W sumie też nie wiem jak Spychu nagrywał, nie, ale mi się wydaje, że oni takie recenzje robią, jakieś topki i to wszystko jest tak, no tak bardziej tak, poważnie. Tak robi, no. No to jakby całkowicie inaczej to odbiera i mi się wydaje, że ta widownia musi jakby dojrzeć do wszystkich, tak. Że to musi potrwać, że to w końcu ten, kto nie chce oglądać, pójdzie sobie, no, pozdrawiam i koniec. Tak. No i tu się otworzy taka widownia, która chce tu być i będzie oglądać, ale wiem, że są tacy ludzie, którzy mimo, że ukazują to tak jakby szczerze cię nienawidzili, to będą oglądać codziennie, co tydzień, zawsze będą cię oglądać i zawsze napiszą ten komentarz, no to jeżeli są tacy właśnie... Nie wiem, uszczypliwi ludzie, ja rozumiem. Wiadomo, krytyka jest bardzo ważna. Dzięki temu można wiesz, polepszać filmy i tak dalej. Ja też spoko się uczę, to nie tak, że ten, że mówię, że to wszystko, co pisze jedna ta osoba lub druga, wyrzucam do kosza, bo jak przeczytam, to część z tego mogę zastosować. Nie mówię, że wszystko. Nie na bank, ja jestem zbyt uparty na to i zbyt głupi, żeby zmieniać wszystko, co jest złe od razu. Ja miałem już tak wiele sytuacji w życiu, że pomimo tego, że już milion razy ktoś mi powiedział, to ja muszę sam na to wpaść i powiedzieć, hej, to w sumie warto zastosować i wtedy zastosuję, nie? Ale na przykład, tak jak odpisywanie na te komentarze złośliwe, ja już się tego nauczyłem, po prostu nie odpisuję zazwyczaj na te komentarze, nie? Jako ani media, ani swój kanał. Na Discordzie to jest, mogę czasami porobić, bo to jest już bardziej taka insiderska rzecz, nie? Tak, każdy jest na Discordzie. Więc to, tego się nauczyłem, jakby no, samo to, że powstanie grupa weryfikatorów, którzy będą sprawdzać te nasze wypociny, ale w kwestii opinii czy coś, no to jest dla mnie głupota, żeby się o coś takiego spinać. Ja osobiście nigdy bym nie dał swojego scenariusza do weryfikatorów, zabolałoby mnie to. Nie wiem, ja bym dawał wszystkim.
Jeżeli robiłbym o faktach, na przykład, nie wiem, no to tak, szczególnie, że nie jestem aż tak obeznany bardzo w tych anime, przykład jak Spychu czy Kalnic, którzy naprawdę mają szeroką wiedzę, którzy, nie wiem ile czasu mają, ale naprawdę mają sporo tych obejrzanych tych anime, pewnie się dużo tym interesują i tak dalej. Na przykład Karcz ma też bardzo sporo wiedzy, ma, z tego co wiem, Ksoka ma bardzo dużo wiedzy na temat mangi. Powiedzmy, że na temat tych anime my jesteśmy bardzo do tyłu, takich ogólnych, nie? Oglądam ich bardzo dużo do 2015 roku, więc spoko. Jeżeli robię fakty, to do weryfikatorów mógłbym dać, ale jeżeli jakaś jest moja opinia, a ja robię tylko takie filmy i takie tylko filmy zamierzam, to jeszcze zabolałoby mnie to. W sensie, jakby ktoś mi powiedział, nie no, co ty napisałeś, ja tak nie uważam, nie. Znaczy nie, jakby ja od razu mówię, że jak ja mam jakąś opinię, jakby ktoś mi napisze, że nie, bo nie, no to nie ma opcji, że ja w ogóle to zmienię. Też, nawet jak tak nie też, jest, nie? Nawet jeżeli też, nie mam racji w swojej opinii, tak. Jeżeli jest inaczej, no to nie. Ja tak sądzę i mam wyjebane. Ja też jestem... To nie jest mądre podejście, nie? Ale moje. Z tego. Ale moje. Jakby, to jest mój film. Ja to, co powiem w tym filmie, jest moje i mnie to nie interesuje. Tak. Jeżeli jakby... ktoś, i w komentarzu możecie napisać, czy jestem zjebany, czy nie. Tak. Tym filmem. I ja powiem, spoko, elo. Tyle. Jakby człowiek tak się zmienia, możesz za 5 lat powiedzieć, że to było głupie, ale no na ten moment mnie też, jakby nie mam misji życiowej, żeby wszystko było perfekcyjne, dopieszczone. Dla mnie to jest bardzo wygodne, że ja mogę sobie siedzieć na YouTubie i opinię swoją wypowiadać, to jest super, tak, nie? Tak, tak, tak. Przede wszystkim to chodzi właśnie o to opinię i wyciąganie tych sobie, tych. No i tak będę robił na animacji cały czas, ale w sensie, no. Nawet jakbym na twoim miejscu, jakbyś miał więcej czasu, to bym wysyłał też scenariusze z głupiego powodu, żeby poprawiać powtórzenia. Wiele razy też w tym miejscu pisał, że za dużo razy powtarzam jedno słowo, na przykład bardzo, w ostatnim filmiku tak. Chyba 5 razy padło. Ja szczerze, wiem, no. Ale ja tak piszę i to dla mnie nie jest widoczne. Ja czytam przecież ten scenariusz kilka razy, piszę go, czytam, czytam jeszcze raz przy nagrywaniu, nagrywam, ja tego nie widzę, jakby... No, tak, to ja jest to problem, rozumiem, dlatego ja dam rozumiem, dla weryfikatorów, jeżeli to wyłapią, to super, jeżeli nie, to nie. Ja jak piszę, to aż takiego problemu nie mam, ale jak przykład robię omówienia tak znikąd, po prostu patrzę na screeny i mówię, jakby, to się nazywa improwizując, to rzeczywiście cały czas mówię bardzo fajne, bardzo dobre, czy bardzo mi się podoba, czy cały czas bardzo też, nie? Albo właśnie kończę zdanie na mówiąc nie, znakiem zapytania. Tak, ale co jest zabawne, i czytałem to ale jak piszę, chyba to nie. W jakiejś książce, że to jest, wiesz... To jest ciekawe z waszej perspektywy, no bo niektórzy oczywiście mogą być pod tym względem takim językowym, wiesz... Rygorystyczni? Nawet nie chodzi o to. Chodzi mi o to, że jak oni mówią na co dzień, to nie nadużywają pewnych słów, wiesz, mają jakby tam... Nie znam słowa, jestem właśnie pod tym względem tak głupi, że nie znam tego słowa, ale mają taki wyrafinowany język, potrafią się ładnie wypowiadać, super, ja nie potrafię, uczę się jakby tego cały czas. To jest zabawne, bo my jesteśmy wystawieni na opinię x tysięcy ludzi, a jestem prawie na 100% przekonany, że większość, zdecydowana większość jakby usiadła i zrobiła swój filmik i wiesz, miałaby to robić regularnie, to byście zrobili, no może nie pod tym względem lipę, ale pod innym względem lipę i też nauka, byłoby... Nie? Byłoby, że robicie coś słabo. Jakby, tak jak powiedziałem, na przykład... To jest proces, tak mi się... Tak, proces. My też, ja uważam, że mam jakiś poziom, nie wiadomo jaki, ale byłem wiele gorszy na początku. No ja też. Mi się wydaje i dykcyjnie, i w ogóle wypowiadanie się, i jakieś tam właśnie takie mówienie bez jakiegoś planu, czy jak to tam się nazywa, no to jest coraz lepsze niż na początku. I tak samo jakby ktoś zaczął sobie, usiadłby sobie taki wielki krytyk filmów wszelkich, doszukiwanych się błędów, to by zrobił totalne gówno, no niekoniecznie, ale mógłby tak, najprawdopodobniej by tak było. I dopiero po jakimś tam procesie, po jakichś tam filmach, tu by był zły film, tu by trochę lepszy, trochę lepszy, trochę lepszy i w końcu by do jakiegoś poziomu by zadowalającego doszedł, bo to też tak nie jest, że... No i też jakby patrząc na tą korektę tekstów, bo wiesz, mówisz, że 5 razy rzuciłem bardzo, ale ja jeszcze usunąłem kolejne 5 bardzo, bo zauważyłem, nie? Znaczy, ja bardzo często, już zacznę. Ja mam tak, że jak mi się jakieś słowo, nieważne jakie, wkręci, to ja jestem w stanie je użyć 500 razy w jednym zdaniu, nie? I wiele razy tak miałem, że jedno zdanie wchodzi mi w łeb i będę go używał przez najbliższy dzień. I tak mam czasami, nie? Więc to jest taki problem. I znowu, to akurat jest spoko krytyka. Jeżeli napiszesz, ej chłopie,
trochę problem z tym, bo tam, wiesz, nadużywasz jednego słowa. I to już jest spoko, a nie "Oho, ty debil, powiedział bardzo 5 razy w filmiku". Nie, wiecie, takie, jak ja reaguję na ten filmik, na ten komentarz? Skróluję dalej. Nie, nic on nie wnosi. On mnie prowokuje, żebym ja więcej razy użył tego bardzo, nie? Wiesz, ile się naczytasz takiego czegoś codziennie, jeżeli robisz regularnie filmy. Tak. Jakie ten, wiesz, nawet jakiś na PW, wiesz, czemu tam szepczesz, wiesz, mówisz jak dziwka za ASMR, czy coś tam, masz chuja w buzi, weź otwórz tą mordę i tak dalej. No, czy mnie to coś poprawi? Nie, w sumie to mnie nie interesuje kompletnie. Tak. Piszcie sobie tam do statystyk komentarz, spoko. Jest, tak. Nawet łapkę w górę dam nieraz. No i... Albo serduszko przypnę. Tak, ja uwielbiam, jak ktoś pisze mi komentarze złośliwe, a najlepiej jak sam zrobi jeszcze błąd w środku. To jest po prostu tak. Mam nadzieję, że ludzie oglądający ten film nie odbiorą tego, że nas teraz jakoś, że my nie chcemy krytyki na YouTubie, albo nie chcemy negatywnych komentarzy. Żeby tak nie było. Nie wiem, czy z dobrej strony się to zabraliśmy, bo żeby to tak nie odebrali, bo zaraz pewnie na temat tego podcastu pojawi się rozprawka na Discordzie Animedii i zaraz nas wypunktują. Gdzie tutaj, ja się do tego, mi się nie chce odnosić, nawet mi się nie chce czytać tak naprawdę tych recenzji. Mówię, no ja się i tak na przestrzeni lat też nauczyłem wielu rzeczy, na przykład te głupie wrzucanie źródeł, ja przecież tego nie robiłem, to moje pierwsze ciekawostki to nigdy tak źródła samo. Nie miały żadnego linku do Wikipedii, z której korzystałem jawnie i to wtedy w ogóle było na zasadzie dosłownie czytanie z Wikipedii. Teraz i tak posiadałem te same fakty, te same jakby, to są sens zdań jest ten sam. Ale jak, dlaczego miałby być inny, skoro to jest fakt? Ale staram się napisać to swoimi słowami. Nie zawsze się da, albo nie mam pomysłu na to, więc muszę czasami przepisać dosłownie, ale zawsze się staram zrobić to po swojemu. Kiedyś to było, no dobra, mam, przepisuję, czytam i tyle. No to dużo rzeczy się nauczysz, tylko krytyka krytyce nierównie, nie? Jak jest taka jedna osoba, która za każdym razem pisze ci rozprawkę na temat tego, co robisz źle, to ja ją ulewam, bo możesz być krytykiem, ale jak na 10 argumentów 7 jest po prostu bólem dupy, bo... Czyli zależy z twojego, jakby punktu widzenia może to tak, być, a... Tak, z mojego punktu widzenia to jest ból dupy, on sądzi, że to jest ja bardzo... Dolewam. Że to jest właśnie pomocne. Wcale to nie jest jednoznaczne, że on musi nie lubić jakakolwiek osoba, tylko wydaje się, że napisze i będzie lepiej na przykład, że robi to dla dobra i tak dalej, i tak dalej. Niekoniecznie nawet musi być jakiś zły i tak dalej. Ja to rozumiem, tylko no i wiadomo, różne osoby mogą odbierać taki komentarz i też niech się nie dziwi, bo to jest tak samo. Też niech się nie dziwi, jeżeli ktoś odbiera tego komentarz negatywnie, jak on odbiera, jakby on tak samo może negatywnie odebrać jakiś film. A ktoś innego może dać pozytywnie, tak samo, wiesz, ktoś może powiedzieć, tak, plus jeden, spoko, fajnie napisałeś, a ty możesz napisać, dobra, pozdrawiam, nie pozdrawiam, czy coś takiego. Czemu się ma dziwić temu, przecież... Ale słuchaj, bo ludzie mają wrażenie, że jeżeli ty jesteś twórcą w YouTubie, to ty to musisz... jesteś profesjonalny. Każdego widza musisz głaskać teraz, nie? Ale dlaczego? Skoro ty możesz mnie nie lubić, dlaczego ja ciebie nie mogę nie lubić, nie? No... Tak, bo odbierani jesteśmy influencerzy jacyś? Bo ja jestem typem, który nagrywa filmiki. To jest tyle, tu nie ma żadnej filozofii. Tu nie ma... Wow, ale ja teraz was wszystkich wyedukuję. Zrobiłem filmik o gatunkach, bo sam chciałem się nauczyć. Mam takie podejście, że póki nie jest mi coś potrzebne, to w ogóle nie staram się tego uczyć. Więc co zrobiłem? Mówię, nagram filmik o gatunkach, sprawdziłem 3 źródła, wypisałem, mówię, dam to dla weryfikacji, żeby ktoś mądrzejszy ode mnie, kto ma pojęcie o tym, sprawdził, nie zostało się dostrane do dosłownie niczego. Mówię, dobra, nagrywam, wrzuciłem i tam było masę błędów. Nawet nie wiem, nie oglądam ani nic o tym specjalnie, nie wiem, gdzieś tam mi tylko pisał moderator, że coś tam było, bo to zazwyczaj tak to bywa, tego ciężko mi się wypowiedzieć, ale film był jakby dezinformacją, no to tak, i go usunęłeś, więc git. Tak. Tak, dlatego właśnie dobrze, że ci weryfikatorzy jednak są, jeżeli sprawdzamy fakty i są ludzie, którzy naprawdę ogarniają. Co my w tych weryfikatorach niekoniecznie się podoba, no to, że my też nie wiemy, czy oni są dobrymi weryfikatorami. W sensie, czy oni naprawdę mają doświadczenie, czy po prostu potężny Maciej uznał, że on jest najlepszy, ma wyjebane ego i jest najmądrzejszy na świecie i teraz będzie weryfikował treści Ksołki na przykład. No dobra, ale to znowu jakby, wiesz, w kwestii opinii, no, albo może ci przekonać, że może nie masz racji, jak chce, albo
po prostu cię nie przekona Yellow, ale no w kwestii faktów, no to zawsze masz coś takiego, że tam Wodek zrobił chyba, że jakaś postać była bratem czymś, a była jakimś... SNK, to też mi pisali, no. Nieważne, no ale zobacz, to przynajmniej jak będzie ten weryfikator i sprawdzi, że on ma tu błąd, to on mu napisze, a ten sobie wygoogluje, ty, faktycznie zrobiłem błąd. I poprawi go. Spoko. I już nie ma tego problemu, nie? Jakby chodzi mi bardziej, że oni będą sprawdzać fakty. No, nie ma w ogóle opcji, że jakiś weryfikator będzie zmieniał moją opinię, nie? No nawet nie ma jeżeli spróbuję, to nie znaczy, że to się stanie, tak. Wiadomo. Tak, może próbować, ale nie ma opcji, że będzie coś typu, o, to mi się nie podoba, bo ty mówisz brzydko o tym, co ja mam inne zdanie, ja mówię, super, no i nic szczególnie... nie zmienia w tym opinii. Tak, szczególnie, że opinia, tak jak mówiliśmy, jest zmienna. My tak samo mówiłeś kiedyś o tym, że Naruto to nieskończony content, ponieważ na przykład mówimy sobie o, nie wiem, jakiś głupi przykład, nie wiem, czy głupi, Kakashi ukryty pod maską, coś takiego. Jakiś tam film masz, nie? Co, żeby się ten, ja to pamiętam go. No i powiedzmy, to jakąś opinię zawarłeś. No i powiedzmy, minęły 2 lata i teraz jakby całkowicie inaczej myślisz. Zrobisz znowu ten film pod innym tytułem i powiesz go całkiem inaczej, bo teraz myślisz inaczej. No i teraz masz dwa różne filmy o innych opiniach i to jest spoko i masz znowu jakby o czym mówić. I widzisz, powiem coś, po czym mogę, ludzie może powiedzieć, się wkopałeś, ale ja nie wiem, bo wiesz, jakby pisałem na Discordzie i ktoś mi pisał, że właśnie ten Swag Kage, którego mówię, obejrzałem może z 2 odcinki pełne. Mhm. Nigdy nie było tak, że oglądałem coś, żeby zaczerpnąć z jego filmików. To ktoś mi pisał, że i tak Swag Kage, bo też było, że o, Eliasz Polski, Swag Kage, tylko że biedna wersja, coś tam. Ale było coś, że Swag Kage to też nie jest super, bo on w jednym odcinku mówi to, a w drugie coś się wyklucza. Albo co, że no, umie też takie przedstawia każdą postać, jakby była super. Pomimo tego, że wiesz, masz Naruto z wszystkimi mocami, jest super kozakiem, to nie wiem, jako masz Jiraiya, w ogóle się do niego nie umywa, też możesz go przedstawić jako super postać, nie? No, to zależy, no perspektywa, jakby opinia może się zmienić, no co ja jakby mogę dużo powiedzieć? Też mi to zarzucano, na przykład, nie wiem, jak robiłem w serii, jak silny jest, no to pierwszy powiedzmy w filmie, no. jak Minato, kogo pokonuje, kogo nie pokonuje i według tam mojej analizy i tak dalej, a w następnym filmie, na przykład robię Orochimaru, no to już kontra Minato w tym filmie, no to już mówię całkowicie inny wynik. I dlaczego po miesiącu, 2 miesiącach mówię całkiem inaczej? I mówię, moją jakby najświeższą opinią jest najnowszy film, bo ja robię opiniowe takie filmy, czyli połowa z tego to przynajmniej jest taka, co ja sobie myślę i dlatego właśnie miesiąc później to jest właśnie ten aktualny, co ja myślę, bo to nie może być tak, że niektórych może to zdziwić troszeczkę, jak sobie ogląda, już te filmy wyszły i ogląda 3 miesiące filmik temu i potem sobie przejdzie do nowego filmu i nagle mówię co innego, dlatego w sumie nawet powinienem podkreślać to wszędzie. W sumie to powiedziałem, że subiektywna opinia. Czyli właśnie to jest ten problem. Jest kilka problemów. Raz, to, że nie pamiętam, gdzie to oglądałem, czy w filmiku, czy czytałem to w książce akurat, było coś takiego, że fajnie jest z perspektywy widza patrzeć, że haha, ten gość mówił coś 5 lat temu innego, tylko że gdybyś śledził swoje życie, gdybyś robił dokładnie to, co my, okazałoby się, że robisz dokładnie to samo. Jakby to, co miałeś 5-10 lat temu na myśli, dla ciebie w głowie jest przekoloryzowane na ten sposób, że nadal jestem taki sam. Chuja tam. No naprawdę nie jesteś. Najpewniej nie jesteś, nie? Możesz być. Ale jest mega niska szansa na to, że jesteś identyczny jak 5 lat temu, czy my 10. To mamy, możesz mieć my to mamy udokumentowane na filmach. Tak, dokładnie. Dlatego, zobaczysz, że jak to bardzo się różni. Jakby z dnia na dzień tego nie zauważysz. Jakby żyje z dnia na dzień. Nie, no słuchaj. Wiesz, dzisiaj sobie myślisz, a tam... kocham PiS, bo daje mi 500+, nie? A dzień później tak, kurde, ale ta inflacja i tak myślisz coraz dalej i myślisz sobie tak w końcu, a ja nigdy w sumie tak nie lubiłem tego PiS-u, nie? I tak, bo to z dnia na dzień przychodzi, jak, kurde, nie wiem, odrastanie włosów, uwalisz się na łyso, tam pierwsze 3 dni, o, jestem łysy, jak to śmiesznie, a później w ogóle zapominasz, że ten, że włosy ci odrosły, nie? Przykład walną. No cokolwiek, no jest takich mnóstwo po prostu rzeczy, że dzieją się z dnia na dzień, to jest długi proces, ty zapominasz, że na początku miałeś co innego. Weź sobie głupie założenie, nie? Zrób sobie, odzwyczaję się od czegoś tam. I teraz, no dobra, no to rzucanko. Mówisz, mam idealne powody do tego, żeby rzucić palenie. A za miesiąc myślisz,
Ale w sumie jak sobie jednego zapalę, tam racjonalnie sobie okłamiesz, mózg sam ciebie okłamie, że ty chcesz tego papierosa i w sumie to się nic nie stanie i ja to zrobię, robimy to, ziomek, i to jest jeden i tak nie wrócę, nie? A za tydzień walisz znowu fajki dzień, nie? Jest tak z mnóstwem rzeczy. I dlatego, że my mamy właśnie to udokumentowane, to jest tak bardzo widoczne. A jak jesteś... O Jezu, to może źle zawiąść, jak ja bym był nad wami, nie o to mi chodzi, ale kiedy jesteś Szarym Kowalskim i po prostu żyjesz sobie, nie pokazujesz tego w świat i nikt tego jakby nie weryfikuje, bo jakby wszyscy jesteście po części takimi odbiorcami, weryfikatorami, więc... Jakby nie jesteś jakby, wiesz, do oceny, nie ocenia ci tam większa tak, ilość osób jakoś. Nie jesteś na celowniku, to masz dużo większą tolerancję na błędy, które popełniłeś i mówiąc, tam, wiesz, no to zrobiłem błąd, ale co z tego, nie? Jak teraz myślę inaczej i tak dalej, ale nawet możesz mieć taką świadomość, że tam ja zawsze tak uważałem, zawsze jestem taki sam. Tak, tak. Ja też zawsze kiedyś myślałem, że będę identycznym człowiekiem, ale no to co mówiłem 5 lat temu w ogóle nie pokrywa się z tym, co mam teraz, nie? Słuchaj, 4 lata temu? Po jakiejś tam imprezie u mnie w domu mówiłem, że ja przecież nigdy w życiu w ogóle, ja nie chcę dziewczyn, nie? W sensie takim, że boisz to jest chłopaków? Tylko, nie. że to jest ślepy punkt, to jest pchanie się w pułapkę, że nie wiesz co się stanie, to nie jest kontrolowana sytuacja, okazuje się, że możecie zerwać i to będzie strasznie boleć, nie? Takie miałem takie poglądy, nie, i spierdzielać, chociaż mogłem, nie? Mieć. Mówię, nie, po co ryzykować? Dzisiaj mam dziecko, jakby ślub prawdopodobnie gdzieś tam za rok będzie, więc to się w ogóle wszystko zmienia, nie? O tym można zapomnieć. A druga rzecz jeszcze, bo tam nam napomknąłeś i ja bym chciał też o tym porozmawiać, to będzie chyba w ogóle filmik Twórczość 2 albo o Animedia. Tak, właśnie myślę, to sobie przez gołę przysłuchał, jakieś Animedia, albo krytyka na YouTubie, coś takiego, bo właśnie do tej krytyki chciałbym się, bo nie jestem pewny, czy się dobrze zabraliśmy to musisz, pod tą krytykę. Musimy się zgadać, bo będzie filmik na Animedia, nie wiem czy widziałeś, ale właśnie też do weryfikatorów tam... wezmę i niektórzy mogą go odebrać jako tłumaczenie się. Nie, jeszcze nie będę mówił, żeby tam nie spoilerować, ale napiszę do ciebie po fakcie, że może będziesz chciał się dograć, bo tam jest kilka takich rzeczy, że wiesz, ludzie mogą pomyśleć, a ty się chyba tłumaczysz, ale to jest po prostu moja perspektywa na to wszystko. Ale chciałbym zaznaczyć coś, co też jest bardzo zauważalne i mnie to strasznie denerwuje. Bo mówiłeś, że trzeba musisz zaznaczać chyba w każdym filmiku, że to jest twoja najnowsza opinia. I znaczy, no, że to subiektywne, raczej cały film jest subiektywną opinią. I powiem ci tak, jest bardzo dużo rzeczy, których w teorii musisz mówić za każdym razem i to jest złe. Moim zdaniem nie powinno się tego robić. Znaczy, jeżeli... Oglądałem przed chwilą, przed tym podcastem, filmik PewDiePie'a, nie? I on jest na takim poziomie, że on musi za każdym razem, jak zrobi coś, co może odebrane być za kontrowersyjne, on za każdym razem musi powiedzieć, że to jest żart. To jest żart, że on musi mówić, że to jest żart. Nie? Tak, to jest właśnie kwestia tego, jakby tej publiczności. On ma tak bardzo różną widownię, to może być podobnie trochę do Animedia, ma tak bardzo różną widownię, że jak nie powie tego, no to nie wiem, obrońcy praw zwierząt, bo ma tam tyle tego, że się odbiorą, że on powiedział, jebać wiórki czy cokolwiek, tak. I będzie przypał i zaraz sponsorzy go uciekną od niego, bo jest wielka tragedia i niestety tak to wygląda w kwestii publicznej, szczególnie w tych czasach, kiedy każde słowo jest już niedobre i złe i najgorsze. No to najgorzej, na Twitchu mi się to tragicznie nie podoba, że już są C-wordy, N-wordy, okej, okay, ale jakieś C-wordy, że nie można, wiesz, celu powiedzieć do gościa. Nie wiem, tak dla żartu cokolwiek rzucić jakby w grze, tak. No jakby nie masz, nie jest dla ciebie żadnym celem, wiadomo, nie, tak. Nie jest to koniecznie, tylko gdzieś tam powiesz, kurwa, celu, coś tam mnie zabił. No i kurde, i chłopie bana dostanie, bo ktoś może się przystać, no to jest tragiczne, nie można nic powiedzieć. Tak, to jest straszne, to jest w ogóle problem dzisiejszych czasów, że musisz udawać, słowa zabraniają. Platforma jakby tak cię uciśnia, że ukierunkowuje ci jaki jesteś, zaraz będzie każdy taki sam, każdy będzie mówił tak samo, po prostu ma jakąś pulę słów, które może powiedzieć i on innego zdania nie może powiedzieć, zaraz będzie ułożone, że on musi powiedzieć, mam na imię Piotrek, albo nie może powiedzieć, siema kurwa, jestem Piotr, nie może, bo musi powiedzieć, ja jestem Piotr. YouTube to samo się dzieje od dłuższego czasu i coraz bardziej to wchodzi, bo wiadomo, sponsorzy i tak dalej, ale patrz, słuchaj, troszkę większa swoboda. No. Ja nigdy
nie oglądałem Isamu. W ogóle to, że on przeklinał to drugie słowo, mnie tak triggerowało, odrzucało, że ja nie chciałem tego oglądać. Wiem, że było duży fanbase na to i ludzie mówiło, o super. Ja przez to go nie oglądałem, nie? Ale z tego, co wiem, bo... oglądałem chyba jego odcinek coś tam po... Horrorki oglądałem kiedyś. Rok temu oglądałem coś, że on chyba miał jakieś na PGA jechać bodajże, wykupił wszystko, a przez COVID-a zamknęli to dzień przed czy coś i on tam się żalił, że... coś tam się żalił, że stracił dużo pieniędzy przez to, nie? I to jest już po prostu... To nie jest inny człowiek, nie? Ale przez to, że na YouTubie nagrywa i chce to robić, musi się w konkretny sposób zachowywać. Gimber, pomimo tego, że on, wiesz, przeklinał i to mi się nie podobało, to ja bym wolał, że on mógł sobie przeklinać ile chce. No kurde. Tak, on nie może być swoim człowiekiem, on musi już pracować, tak. Jakby... Musicie, no powiedzmy Gimper, no chłop, który miał takie kontrowersyjne poglądy, który robił baitować ludzi. Ale gorsze rzeczy, który kiedyś nagrał film, że anime to mango zjeby i wiesz, jak oni w ogóle nie wyjdą z domu i trolle tam jebane z jaskiń i tak dalej. I on sobie takie fajne baitowane filmy robił, na które kiedyś się złapałem, jak byłem malutki. I to mi się tak podobało, no ale teraz on nie może, on ma teraz firmy i wiesz, to wszystko pod YouTube'a jest podkreślone. I on musi udawać po prostu człowieka, który się sprzeda. Tyle to udawać, to może bym nie powiedział. Musi być taki, no, musi nawet być patrząc, taki, w sensie. On nawet musi nie... dać tylko... cząstkę siebie, o tak może bym powiedział, wiesz, że musi dać tą cząstkę siebie, ale uważać, bardzo uważać na jakiekolwiek słowa, bo możesz powiedzieć słowo, wstaw sobie jakieś słowo, przekomicznie i musisz powiedzieć, że to jest żart, bo jesteś skancelowany, od razu, to jest dla mnie śmiech na sali, że nie możesz mówić czego chcesz. W sensie wiadomo, że... Znaczy, może to urazić kogoś i tak dalej, i tak, tak dalej, bo jesteś osobą publiczną i musisz się liczyć ze słowami. Pewne rzeczy można zrozumieć, ale no... kurde. Nie mówię kiedyś... o bardzo hardkorowych rzeczach, wiesz, tak ciśnięciu po religii tam, wiesz, ale tak ostro, że o, tak, jesteś tak, ale najgorszy chodzi o wyrywkowe słowa, że ludzie się boją powiedzieć, że na przykład pedałują rowerem, nie? Ja już widziałem takie klipy na Twitchu, że ktoś jedzie rowerem, dobra, to ja sobie teraz po P... I się zatrzymał. Tak. I dobra, ja jadę rowerem, bo dostałby bana. Rozumiesz tak. To jest zabawne i trochę z opiniami na temat na naszych filmików też jest to samo, że jakby nie możesz mieć niepopularną opinię, bo jesteś głupek, nie masz racji. I my poniekąd nawet specjalnie lubimy robić niepopularną opinię. Ja szczególnie na tych filmach na animedii, ja planuję robić takie coś, może zdradzę, co jest nie tak z danym anime. I tam dopiero będzie burza. Ojojoj, jak ja chcę zobaczyć. Na przykład, nie wiem, Fullmetal Alchemist, który sobie obejrzałem i widzę, kurwa, tyle niezgodności. Pierwsze miejsce na Malu, najlepsze anime, ocena 9 coś. A jest takie, kurwa, głupie. Naprawdę, tam jest tyle nielogicznych rzeczy. Nie musi być logiczne, to jest anime, a ja sobie zrobię o tym, co jest nie tak. Zapraszam do obejrzenia. Słuchaj, ja ci powiem, przyjąłem to samo z Naruto. Ja robiłem tak dużo błędów, wytykałem, przynajmniej w mojej opinii, albo po prostu rzeczywiście, które były plot hole'ami i tak dalej, że ludzie ile razy mi pisali, ty w ogóle lubisz to anime? Czy ty nagrywasz, żeby nagrywać o Naruto? Ty chyba go nienawidzisz, bo tak wytykasz błędy, czy coś takiego, czy rzeczy. No. Bo co, bo jak coś lubię, to nie mogę wytykać błędów temu? No, te komentarze są strasznie różne. Na przykład jest takie coś, co jest niby takie... Rozmawiałem na streamie o tym wczoraj, że Hiruzen jest sobie, nie? No. Jest przedstawiony jako bardzo miły, fajny staruszek, bardzo dobry człowiek, zajmujący się Naruto. Ale jeżeli przyjrzymy się temu bliżej, no to on się wydaje złem wcielonym, diabłem, który jest po prostu nieodpowiedzialnym dziadem, który sprawił, że dzieciństwo Naruto jest po prostu obrzydliwie straszne. I jakbyś przyjrzeć mu bliżej, to okej, ale teraz sobie możemy powiedzieć kilka rzeczy. Jeżeli chodzi o samo anime, to jakiś to jest, nie wiem, manga, jakiś 98 rok, już nie jestem pewny, jakiś tam 2001, to może anime było to mniejsza. No i Kishimoto nawet zbytnio o tym nie myślał, napisał sobie coś tam. I my teraz w 2020 roku możemy sobie powiedzieć, nie, no to jest tyle nieścisłości i tak dalej, my sobie o tym powiemy, okej. I tak to wygląda, że Hiruzen teraz jest nagle najgorszy. A został przedstawiony przez Kishimoto jako fajny człowiek. No i z perspektywy takiej logiki to jest straszne. A z perspektywy anime, wiesz, ktoś sobie to ogląda, jak mówiliśmy nieraz, ktoś sobie to ogląda, mówi, nie no, ja lubię Hiruzena, fajny jest. Ale jak ktoś ogląda nasz filmik, no to zaraz może się ta opinia troszeczkę zmienić. Tak, znaczy, widzisz, bo ja też tak mówiłem nawet w swoim filmiku o Hiruzenie, że on jest
Jakby chyba nikt nie wątpił, że on chce dobrze. W sensie, że jest takim dobrym człowiekiem w środku. Tak, on ma być... na zewnątrz jego jakby czyny nie pokazują tego zbyt dobrze. Tak, on w tym anime ma być przedstawiony dobrze, ale my podchodzimy do tego nieraz logicznie, specjalnie, żeby sobie obgadać to anime i możemy sobie to zrobić. Chociaż nie powinniśmy, anime jakoś nie zakładało tego, że ludzie tak pomyślą, powiedzmy, nie? On był przedstawiony jako dobry człowiek i tyle. Ale pochodzimy sobie trochę logiki, tu wracamy, czemu on to zrobi, przecież to jest bez sensu, czemu on to zrobi, przecież to nie jest normalne, tutaj się stało to. I dla mnie to jest kit, fajnie mi się o tym rozmawia. To jest takie rozszerzenie tego uniwersum i wyszukiwanie błędów. I dużo ludzi, jak widać, się lubi też to. Ale właśnie niektórzy też piszą, po co? Przecież to jest anime, kurwa. Po co ty to na czynniki pierwsze rozkładasz? Tak. Niektórzy sobie lubią to obejrzeć. Bo wiesz, ostatnio też miałem coś takiego, że na samym początku miesiąca... Czekaj, kurde, aż sprawdzę, kiedy wrzuciłem ciekawostki o pewnej różowej włosej. Ale postanowiłem to, co chciałem robić przez jakiś czas już dawno, czyli zrobić sobie detoks od tak i statystyk, i komentarzy, tak po prostu robić swoje. 1 lipca, tak mniej więcej, no dokładnie, po filmiku o Sakurze postanowiłem przez jeden wspaniały komentarz, czy tam drugiego, nie pamiętam, coś na początku tego miesiąca, że to zrobię, bo zryło mi banie, jak ludzie są skrajni pod tym względem, że mówię, ja muszę od tego odpocząć. Zrobiłem ciekawostki o Sakurze, wiesz, brałem z wiki, szukałem na jeszcze innych stronach i jakiś bodajże gościu wypisał mi, że ale się w ogóle nie postarałem, nie? Że zrobiłem tylko tam chyba 13 ciekawostek, a on mi znalazł 24 nowe ciekawostki. Ja je wszystkie wypisałem mu, odpowiedziałem mu na każdy z tych komentarzy, na każdy z tych punktów i okazało się, że z tych 24 może 3 miał jakikolwiek sens. Jakby mówię o anime, jakby wiesz, o chociażby rankingach popularności, które też są w databookach, a gościu mi wskakuje z ciekawostką typu... Sakura otrzymała pierwsze, nie, tam któreś miejsce w rankingu waifu jakiegoś czegoś tam. Mówię, gościu, co ty tutaj za ciekawostkę dajesz w ogóle? Jakaś jest, tak, ale czy ja mówię, musisz ją zdawać tam? I akurat pod tym filmikiem było z jego strony wielka spina, że się nie postarałem, bo Sakura, bo jej nie lubię, ale już nie spojrzę, że na przykład o Tobiramie też nagrałem chyba 11 ciekawostek, chociaż... Tu jest Tobirama, a tu jest Umie Sakura, nie? Po prostu nie znalazłem nic większego. Nie... Czy można powiedzieć, że się nie postarałem na tyle? Tak, bo nie chciało mi się aż tyle poświęcać czasu. Jakby mam termin do zrobienia, nie będę teraz siedział tydzień i szukał wszystkiego, co jest możliwe o Sakurze. Po prostu wybrałem to, co uważałem za sensowne. Dużo ciekawostek też pomijam, bo w ogóle dla mnie nie są ciekawostkami, nie? Więc jakby nie zawsze... Nie wszystko, co jest w sekcji ciekawostki na YouTubie, tam trivia w angielskiej, to ja używam. Nie wszystko jest dla mnie na tyle ciekawe, żeby po prostu to wepchnąć. Wiadomo, dla mnie to jest twój film i mnie, ktoś może sądzić inaczej, zrobiłby inaczej. Sobie może sądzić, że jest źle czy nieźle. I to, ta krytyka na YouTubie to jest taki szeroki temat, bo właśnie niby każdy sobie ma prawo skrytykować i tak dalej, ale... My też mamy prawo się jakoś odnieść do tego, jak tylko chcemy. I tak. Właśnie najbardziej mnie to boli, że jak my odpowiemy jakoś, powiedzmy nieprofesjonalnie, czy jak tam sądzą sobie ludzie, to jest nienormalne. Nie niepobłażliwie, tylko tak negatywnie, że tak powiem, no bo po prostu nie zgodzisz się z gościem, to jest od razu ból, że jak? Jak tak możesz, gościu? Jakby to są nierówne prawa, to mi się nie podoba, że ten widz ma... Czyli to okej, okay, może sobie mieć, ale tak. to nie jest... Nie, no bo okay, zaraz tak. Ktoś powie, oczywiście padnie argument, bo nie może być inaczej, że skoro o tym gadamy, to nas bardzo boli, nie? Ja na to mam naprawdę wylane. Tyle lat już to robię, tyle komentarzy takich dostaję, że ja po prostu je skroluję, ale już w pewnym momencie mówię, dobra... Znaczy pogadać o tym, wszystkim możemy sobie porozmawiać, tak, nie? Ja mówię, ja zrobię sobie odpoczynek od tych komentarzy, bo niektóre to mi ryją banie. I z drugiej strony chciałem też sprawić coś, bo już taka trochę motywacja mi przestała działać, nie? Już miałem coraz mniej motywacji na te filmiki. Na Animedia? Nie, na kanał Naruto. I zastałem się zastanawiać, zacząłem się nad tym, zacząłem czytać sporo o tym książkę Kotarskiego inaczej, tam trochę rzeczy wprowadzać, trochę testować i tak mówię, właśnie te
opinie, może to jest, wiesz, takie mocno demotywujące, pomimo tego, że no ja nie biorę tego siebie, nie rozmyślam, że o Boże, jak gościu mi bardzo teraz opisał to wszystko, co zrobiłem źle. Niektóre z tych rzeczy wprowadzę oczywiście, ale mówię, spróbuję. Ale z komentarzami akurat był to błąd, bo o ile nieprzeglądanie statystyk uważam za coś dobrego i chciałbym taką opcję, to i tak nie wytrzymałem miesiąca, gdzieś tam 22 już sprawdziłem te statystyki, bo byłem bardzo ciekawy, jak tam moje filmiki się oglądają, ale z komentarzami miałem problem, bo ja od początku prowadzenia kanału na YouTubie, w ogóle kiedyś to odpowiadałem na dosłownie wszystkie komentarze, teraz nie jestem w stanie, ale ja często miałem tak, że teraz nawet, nie? Wrzucam filmik o 12 i ja wbijam na telefonie YouTube Studio i komentarze przez tam godzinę, dwie odpisuję na te komentarze. Ja potrzebowałem tego i to jest dla mnie spoko, dlatego znowu wróciłem do tego, że będę te komentarze czytał i tak dalej i tym samym będę widział dużo absurdalnych sytuacji, jak to, że wyobrażam sobie gościu ciebie jakiego takiego przygrywa, co z poduszkami tak. Anime siedzi, bo nagrywasz o Naruto. Ty jesteś chyba głupi jakiś, nie? Tak, to jest ten content, nagrywasz o Boruto. Tak. Takich sporo. Wiesz, mi się wydaje, że wiesz, boli nas czy nie boli, ja sobie chętnie wyciągnął kilka takich fajnych komentarzy do omówienia na taki podcast. Myślę, że byłaby dobra zabawa, no ale ja bym powiedział. Tak. Takie absurdalne komentarze, może tak nie do końca specjalnie, żeby może troszeczkę w tym prawdy było, żebyśmy sobie to obgadali. Fajnie, spoko. I to jest to, widzicie, to jest ta sama zasada. Wy coś napiszecie pod naszym filmem, my tak samo możemy to skomentować. I co, ja chcę właśnie też, żeby to równe prawo było, że ja nie muszę odpisać pokornie, dobra, kłaniam się, panie, tylko mogę napisać. Ja sobie na Discordzie napiszę, a zamki mordę. I spoko. Tak. Ja sobie mogę napisać, ale na YouTubie już tak nie napiszę. Nie, to jest za hardcore na YouTubie, że cię mogą naprawdę zreportować i jelo. Ale dogryzając, ja dzisiaj to zrobiłem, nawet rzuciłem na Discordzie na autorskie, bo gościu napisał mi anime to gówno, don't changer my mind, nie? Żeby wykorzystałem, on napisał changer, nie? Ja napisałem, dobra, nie zależy mi, żeby changerować twojego umysłu, bo jest bezużyteczny. I tyle, nie? Ja taki jestem i zaraz mi ktoś powie, bo wczoraj właśnie też Akser pisał, jak sobie pisaliśmy na Z tym Akserem chętnie sobie porozmawiał, bo on w sumie ciekawy jest do takiego podcastu, mi się wydaje, o tej krytyce tak, szczególnie, może, bo on bardzo może. Lubi sobie liznąć tej krytyki i mi się wydaje, że do podcastu tak, ja ale, chętnie się rozumiem. On też skrytykował ten filmik o gatunkach, no ale dobrze, bo on był słaby, nie? Tam kilka rzeczy też mi się nie podobało w jego Krytyka jest dobra, powiedzmy tak, ogólnie, tak? Bo tam wiesz, krytykując filmik, że zrobiłeś to źle, ale dużo było takich naciągniętych moim zdaniem, nie? Więc spoko, ale z drugiej strony on ma też tą stronę, ja też nagrywałem na YouTubie i też na przykład zdaje mi się, że miał opinię, że to, że powiedziałem, że anime jest błędne, ale on ma na to wywalone, tak jak my, nie? W sensie, a ja mówię, okej, jest to dla mnie błędne, ale i tak będę tego używał. Mówię. I on tam właśnie też mi napisał coś typu, że okej, rozumiem to, ale nie musisz być takim właśnie ignorantem czy taki chamski. Ja mówię, ale ja taki jestem po prostu. Możesz, nie musisz być, ale tak nie jestem. Stać. To nie jest, że ja to robię celowo. Ale ty jesteś youtuberem. Jak słuchaj, tak możesz? Słuchaj, bo ja wiem, że to z perspektywy człowieka z zewnątrz może wyglądać, ale ham, nie? Tylko... Ja spotkałem się z takimi opiniami w swoim Discordzie. Jakaś 15-letnia dziewczynka, wiesz? 13-letnia pisała, że Eliasz to ham i zbanował mnie na Discordzie. A, ale no możliwe, bo może bardzo prawdopodobne nawet. Ale o co chodzi? Ja taki jestem, nie boli mnie to i nawet powiem więcej. Wielu z moich sponsorów, czyli takich najbardziej znanych dla mnie, to już nawet ja ich nie traktuję jako sponsorów, tylko jako ziomków takich. Oni, za to cię lubią. Oni za to mnie lubią, że ja się nie podlizuję. Ile razy ja od Tejki, prawdopodobnie słucha, pozdrawia, gdzieś tam w pracy, pisała, że ona mnie za to lubi właśnie, że ja nie staram się nikomu wchodzić w dupę łącznie z nimi. Ja ich bardzo często cisnę po prostu w żartach czy coś, albo nie. I na tym to polega. Na tym polega nasza taka, powiedzmy, znajomość i mi się podoba to środowisko. Nie obchodzi mnie, że ono jest mniejsze, jakby, nie? No, patrz, mogło być rzeczywiście większe, gdybyś grał jakby, brał to jako biznes i byś grał takiego, wiesz, no, musisz być jakiś, żeby było dobrze,
to tak, możliwe, że było, ten fandom byłby większy, możliwe, żebyś przegonił Werfiego i tak dalej, jesteś regularny i tak dalej, ale no jakby nie czułbyś się z tym dobrze, jakoś no nie potrzebujesz tego, to czemu miałoby tak być? Ja mówię, ja jestem typem, który wrzuca filmiki do internetu i to jest tyle. Mam pełną świadomość, że Werfi, czy nawet ty wychodzisz, masz dużo więcej fanów, w sensie / ludzi, którzy cię lubią, bo ty jesteś taki, no jesteś na pewno bardziej przyjazny niż ja, jeżeli o to chodzi. Jakby no, bardziej to pozna bliżej, to może nie aż tak, ale na filmach może wydaje się bardzo tak, milusi, ale jak do streama ktoś wejdzie, to może. Ale prowadzisz Insta, gdzieś tam, wiesz, masz tą społeczność taką bardziej swoją, minuje, że tak jej, powiem. Powiedzmy. I jest to jakby tam bardziej pielęgnowane. Ja nagrywam filmiki i głównie trzymam z tymi... Głównie odpisuję na czacie sponsorów, czyli z taką właśnie grupą, którą się trzymam. Ja wolę mieć naprawdę 5 osób, których lubię, niż 20 tysięcy, ale być milusim gościem i nie być sobą, nie? Tak, tak. No i to jest właśnie zawsze preferencje, gusto i tak dalej. A, bo żeby nie było, bo zaraz mi ktoś powie, o, wielki Jupiter się znalazł i teraz może być chamski. Nie. Za jedyne 15 zł możesz sobie odpalić moje stare streamy, bo tam wszystkie są powtóreczki. Zawsze się coś znajdzie, Eliasz, zawsze się coś znajdzie. W tym podcastie też się znajdzie masa punktów, w którym też wypunktuję, że tu nie mówimy racji. Tak nie, spoko. Chodzi o to, że nie, ktoś mi powie, że jestem chamski, bo już tam, wiesz, wielki Jupiter się znalazł i może być chamski, bo tam, wiesz, jedna osoba odejdzie, ale pięć powiedzmy przyjdzie, nie? Więc tak jestem na plus. Ale ja taki zawsze byłem, jakby... Ja swego czasu, jak zacząłem streamować na YouTubie, miałem, nie wiem, 500 subów, a 100 osób zbanowanych, bo mnie wkurzały po prostu. Więc ja nigdy nie byłem człowiekiem, który... Ja teraz muszę was pielęgnować i kochać i nic nie mówić o was złego, żebyście zostali ze mną. Po co? I tak odejdziecie w pewnym momencie. Kto chce, zostanie. Kto nie chce, odejdzie i ta społeczność tam się utworzy taka, jaka powinna, nie? Ktoś tam, wiesz, odpiszesz tam komuś nie tak, jak by chciał, nie spodoba mu się to, no to do widzenia, nie? Jakby... Jak temu kto się spodoba, zostanie. Bardzo prosta logika według mnie. I ogólnie nawet... chciałbym zrobić osobny film, już abstrahując tego wszystkiego o krytyce, bo jeszcze mi się wydaje, że w miarę... Ja chciałbym się przygotować do filmu o krytyce ogólnej, krytyce na YouTubie i tak dalej, bo nie chcę, żeby... Nie chcę, żeby ten film był wyznacznikiem mojego zdania o krytyce, tak, a nie twojego. Mi się wydaje, że do tego filmu trzeba się przygotować. No bo to było, wyszło bardzo na spontanie. Mieliśmy mówić o Sasuke, nie? Tak, to był spontanie, to była nasza bardzo opinia, a chciałbym się odnieść z którejś strony do tej, o tej krytyce na YouTubie, o komentarzach, o fandomie Naruto, o fandomie Animedii. Trochę z innej strony, dlatego żeby... Tego, wydaje mi się... Nie chciałbym, żeby ktoś odebrał tego jako moja ostateczna opinia. I to tyle w sumie chciałem dodać. Będziesz miał trochę okazję w tym filmiku, o którym mówiłem, co możemy, możesz się dograć. Będzie bardziej to takie, wiesz, skondensowane i przemyślane, a nie mówione po prostu, bo wiesz, jakie będą komentarze, typu, no ale się tłumaczycie i tyle, nie? No właśnie też ciekawimy, to też dograłem taki... A może nie? No a może nie, może tak, może nie. No. Czyli zawsze się pojawi coś tam i ktoś tam, nie? I to nie jest... Nic złego, nic strasznego. My to możemy zignorować, możemy odpisać, tak. Możemy zareagować agresywnie, a możemy to jakby zgodzić się z tym, no wiadomo. No ogółem to zobacz, że jak mówiłem, że zrobiłem sobie taki detoks właśnie od statystyk i komentarzy, to ja też trochę przeciwko sobie zrobiłem, bo ja mam po prostu manię na odpisywanie. Wiesz, ktoś może pisać coś do mnie na ogólnym czacie na Discordzie, ale jeżeli mnie nie oznaczy, to ja tego najpewniej nie zobaczę i po prostu nie odpiszę, ale jest duża szansa, że jak mnie oznaczysz, to ci odpiszę, albo jak mnie oznaczysz błędnie, to ci zbanuję i chuj. Ale bardzo często jest tak, że jak ktoś do mnie napisze gdzieś tam prywatnie, to ja mu odpiszę pomimo wszystko. Na przykład do rekrutacji nie odpisuję wszystkim, bo jest tego dużo i po prostu do tych, których nie odpisałem, to będziemy do państwa odzwaniać, nie? Tak, odzwonimy później. Tak. Ale właśnie istnieje na to dużo szansa. I ja mam coś takiego, że jak na przykład ostatnio jakoś chyba dziewczyna napisała do mnie na maila, że cześć, ja też nagrywam o anime, może zechcesz się dograć. Wbiłem na kanał, mówię, w ogóle mi się ani trochę nie podoba i mogłem olać tego maila. Ja psem. Chyba nie dziękuję, czy coś, nie. A nie wiem, czy odpisałem chamsko w końcu, czy nie. Aż mogę sobie sprawdzić. Nawet jak nie odpiszesz chamsko, to wiesz, nieraz to chcę odebrać. Ja jestem już najgorszy, bo jak mogłeś odmówić, nie? Ale wiecie, o co chodzi. Ja mam coś takiego, że... A! Jakaś dziewczyna napisała do mnie,
A nawet nie podała kanału. W sumie napisała: witam, ja też tworzę filmiki na YouTubie, czy pan może mój kanał promować? Napisałem: no witam, nie, pozdrawiam. I to jest tyle, to jestem ja tak odpisuję i no nie i, zamierzam tego zmieniać. I wie, nie dziwię się, jak wiele osób było to odebrało jako chamstwo, ogólnie, tak. Że takie, nie, pozdrawiam, wiesz, jakby to jest internet, jakby czytasz komentarz i każdy różnie to przeczyta. Jedna osoba, jakby twój widz przeczyta sobie takie, hehe, nie, pozdrawiam, takie, wiesz, takim uśmiechem, a drugi to przeczyta, nie, pozdrawiam, nie, i takie coś. I to jest właśnie internet i różnie, tak. różnie ludzie odbierają ale różne rzeczy. Wiesz, tak myślę, że też napisałem analogiczną do sytuacji. Przychodzi do mnie człowiek, który w ogóle nie znam nic i w ogóle pyta, od razu chce ode mnie rzeczy, typu tak, promocja. Tak, dawaj. I na tym się kończy jakby, nie, no to napisałem nie. I wiesz, koniec. Wielu ludzi myśli, że wszystko kręci się wokół nich i wszystko im się należy. I to jest troszkę problem, no i unika się takich ludzi i tyle. Albo jak się chce bardzo, to się uświadamia, że nie, po prostu może wtedy mu się coś odwidzi. Że no jo, tak. To nie jest tak, że już wszystko, w każdym upadnie na kolana. A jest, no jest takich, niestety bardzo sporo takich osób. No nie, jest, no to że myślą, ja że wszystko poradzę. Od razu będą mieć. No ja nie wiem dlaczego miałbym się tłumaczyć z tego, że akurat tak. Możesz, nie musisz. Tak postępuje, czy inaczej. Jakby, no nie wiem, to... Ja nie mówię, że to jest najlepsza droga, jaką mogę obrać, nie? Ale no taki jestem. Jakby to mi nie przeszkadza. Jak zacznie przeszkadzać, to się zmienię i koniec. Nie jak wiem. Przyjdzie sponsor ze 100k tak. na miesiąc to i powie ci przestań, no to może wtedy się zmienisz. No to może, wiesz, wszystko zależy od czynników i tak, kwoty, którą sypną, no. Prawda? Tak, są różne czynniki przekonywujące. Różne i widzisz, i można... A! Głupia sytuacja. Przed chwilą ci mówiłem, że ze wszystkiego się tu trzeba tłumaczyć. Przecież ja piłem przed chwilą Monsterka i to było widać w kamerze. Nawet jakbym zasłaniał, to i tak by widać było, że to no, niektórzy by się domyślali. Ja muszę powiedzieć, że to nie jest sponsorowane, nie? To jest śmieszne. Słuchaj, ja miałem sytuację... Fajna reklama, ile ci zapłacili? Tak. Identyczna sytuacja przecież była z tym, że ja kiedyś nagrywałem, miałem serię vlogów, ale wszystkie są na jakimś tam prywatnym, bo to był cringe jak chuj, ale nagrywałem sobie, bo miałem już zrobię daily czy coś takiego i nagrywałem sobie myjąc naczynia, mając 300 subów, nie? I tam było fery w tle. Jak? Ile ci zapłacili? A, no rano. Ile ci zapłacili? Dlatego, że miałem płyn jakiś do mycia naczyń w tle. Tylko dla, i to już zapłacili. YouTuberowi, co ma 300 subskrypcji, zapłacili i miały 50 wyświetleń na vlogu. No, tak. Też pamiętajmy, że ten fandom ogólnie anime jest też różny, ale przede wszystkim młody. Jeszcze nie był fandom anime, więc luźno. No, przede wszystkim to młodzi ludzie są, którzy też jakby rzeczy jeszcze nie wiedzą, nie są świadomi i piszą takie często głupoty. Nie powinniśmy zwracać na to uwagi często. Tak no, przynajmniej wydaje, ale... też się nauczyłem po tym właśnie... roku, w którym nagrywam. Ja do dzisiaj się tego nie nauczyłem i nie wiem, czy się nauczę, bo... No nie bo, musisz. Nie, chodzi mi o to właśnie zaznaczanie tego wszystkiego, co jest moim zdaniem bardzo oczywiste, nie? Że, no, nie wiem, niektóre rzeczy to są żarty, no ironia, to znowu się sprawdza do tego, sarkazm. Że to jest internet, tak, i każdy różnie to odbiera. I dlatego ta twoja stała widomia wszystko wie, przyjdą nowi, mogą się odrzucić i tyle. Szczególnie no. Właśnie te sarkastyczno-ironiczne kanały. Tak. Często właśnie mogą zrozumieć to całkiem inaczej, bo no jak? No tak mówię, dla przykładu. Ja kiedyś szedłem sobie na film Gimpera, który wyzywa anime i patrzę, gościu ma awatar z Helsinga. No i wyzywa anime. Mówię, kurwa, co ty odpierdalasz? No nie, no muszę mu napisać, bo nie wytrzymam. No a gościu sobie trolluje, gościu i 20 minut sobie gada, jak jest najgorsze anime, jakie to ludzie to psy najgorsze, bo to oglądają. Tak. No, no i słuchaj, druga sytuacja, to też... Dla mnie to traci cały wydźwięk, jeżeli będę mówił, że to jest żart. No, głupia sytuacja, nagrywałem filmik, wiesz, nagrywam głównie, można powiedzieć, poważne filmiki o anime. Jak źle to nie brzmi, to dla mnie też jest śmieszne, jak to brzmi. Ale nagrywam, wiesz, o konkretnych rzeczach. Było wszystko o narzędziach Mistrza Sześciu Ścieżek. I tam była, bodajże, o Jezu, nie pamiętam akurat jakie narzędzie, ale było coś typu, że jeżeli powiesz dane słowo, typu może, i nieważne, czy to jest morze nad woda, czy może pójdę gdzieś tam, to i tak zaliczy to słowo może, bo dźwięk jest ten sam. I specjalnie Tusiek zamienił znaczenia, czyli napisał może pójdę do sklepu przez RZ i było może jest piękne i niebieskie przez rzecz z kropką. I ludzie naprawdę się strigelowali, że ty naprawdę napisałeś źle napisałeś?
Jaka jest szansa na to, że napiszę może przez RZ i rzecz z kropką w filmiku? Oj, na Discordzie, z tego co na swoim Discordzie, to jest pisze, bardzo... Ale bardzo słuchaj, przy montażu, pisząc literki, musząc wyklikać to wszystko, żeby w ogóle móc wpisać tekst, jaka jest szansa na to, że piszesz to źle? No tak, no to się właśnie sprawdza tej młodszej widowni, która łyka bardzo dużo, szczególnie jeżeli są właśnie nowi na twoim kanale, to łykają jak pelikany i dużo tych osób potem na grupkach pisze rzeczy, że Eliasz jest taki i taki i taki. Dlatego ja jestem właśnie przeciwnikiem tego, żeby zaznaczać, że wszystko to, czyli, wiesz, to jest opinia, dla ciebie to może nawet selekcja, nie? Jakby ty nie chcesz takich ludzi, którzy nawet takiego czegoś nie zrozumieją może. I to jest tak. Selekcja, pójdą, zostawię łapkę w dół, napiszą ci Eliasz debilu i pozdro. I gdzieś tam na grupce mogą o tobie pisać, ty masz wyjebane i jesteś zadowolony, bo masz tam swój tam fandom i git i się to tak podoba. No ja najbardziej mogę sobie iść w inną stronę i uwielbiam ludzi podobnych do mnie, mam wrażenie, że wiesz, jak jest komentarz, który jest, nie wiem, jest, masz komentarz A, który jest, wiesz, jakiś tam poparty faktami czy coś i on jest dobrze napisany. VS, komentarz, który jest po prostu żartem ironicznym z nawet mojej ulubionej postaci lub nie, to ten drugi ma znacznie większą szansę, żeby się pojawić w najlepszych komentarzach, nie? To po prostu wolę coś takiego i tyle. No i w sumie w miarę obszernie o tym wszystkim powiedzieliśmy, ale tak jak mówię, to nie jest temat zamknięty, to jest cały czas temat otwarty. Ja bym chciał bardziej właśnie jeszcze o krytyce i fandomach w anime porozmawiać szerzej, może z jakimś akserem właśnie, może tak. Co tak siedzi w tym? Może zaprosimy słynnego Discordowca tego, co pisze recenzję. Nie ma opcji, ja powiem ci tak, prędzej a to byłaby gorąca rozmowa. Usunę kanał Animedia, niż on będzie miał z nim coś wspólnego, powiem widzem. Ja myślę, że to nie jest głupi chłopak, czyli to jest jakiś, to taki myślę, inteligentny chłop, tylko ma bardzo inną osobowość, bardzo się różni na przykład od ciebie i wy się nie dogadacie. Nie pasuje mi ten człowiek i tyle, i nie chcę. Miałem takich, słuchaj, na Ekrumie gościa i trochę wersję light niego. Ja wtedy też go nie cierpiałem. Jak był na voice chacie i po prostu chciałem pogadać z ludźmi, którzy byli na voice chacie, to ja mówię, o Boże, niech on akurat wychodzi, nie? On był moim adminem, bo się nadawał jakby na to stanowisko dużo tam, wiesz, chciał robić rzeczy i rzeczywiście robił, tylko był taki, ja wszystko wiem, jestem najlepszy, jeszcze innych nawet adminów tam do parteru sprowadzał i nawet czasami się wypowiadał, jakbym ja mówił jego zdaniem, mówię, chłopie, kompletnie nie jest tak, jak mówisz, nie? Bo mówi, a ja chcę ogarnąć ten chaos, ja mówię, ale w tym przypadku ja chcę, żeby był chaos i... Tak, bo... Ja tylko, słuchaj, to pomimo same... tego, ja go nie wybrałem, no bo jakby to nie jestem sam na tym serwerze, tak samo są osoby tutaj na Animedii i nie sam wybieram, więc jakby to był człowiek na moim Discordzie adminem, to już by nie był adminem, ale nawet tam, pomimo tego, że ja go nie wybrałem, to czekałem na jego błąd, czekałem, żeby go po prostu deranka mu dać. W końcu wyszedł sam z tego ekru, więc git, ale ja po prostu go nie lubiłem i czekałem, aż wyjdzie. Tyle. No widzisz. I wszystko wyjaśnione. Tak. Mi się wydaje, wszystko wyjaśnione. I tak jak mówiłem, spotkałbym się na takim osobnym podcaście. I czy myślę, że mam coś do obgadania tutaj? Temat animedii jest bardzo szeroki i również moglibyśmy o tym gadać jeszcze ze 2 godziny. Mm-hmm. Ale myślę, że ten nowy film, jestem zaciekawiony tym nowym filmem, który mamy wspólnie zrobić i tam może coś, nie wiem, wyjaśnię, czy coś tam. Ja mam już napisany scenariusz, chyba troszeczkę nawet już poprawiony przez jednego osobnika, jak będzie trochę tych weryfikatorów, to się zrobi, też przerzuci na nich, żeby to posprawdzali, dlatego ja chcę, bo to jest bardzo taki opiniotwórczy, / trochę tam jest danych jakby, nie? Więc ja chcę to przepuścić przez ręce jeszcze innych, żeby to na pewno było dobrze, choć i tak już na ten moment wiem, że będą spiny. Trudno. No i dobrze. Dla mnie git. Dla mnie to nawet lepiej. Ja już czytałem komentarz, że tylko udaję takiego, że chcę dyskutować, a nie dyskutuję. Jestem edgy boy i tak dalej. Udaję mądrego i specjalnie psychologię daję, żeby być jak Wojna Idei, kanał, którego nie oglądam nawet. I wszystko kopiuję od nich, wszystkie pomysły. Także taki nawet komentarz przeczytałem. Ale śmieszne, nawet mnie rozbawił. Tak abstrahując. No. Jeżeli, bo nie odpisałem, bo mi się nie chciało, bo to za dużo śmiesznych rzeczy było. No też trzeba patrzeć na to, że czas. No,
Nie wiem, no można spróbować do tego Axera napisać, być może będzie chciał. Ja nie wiem, jakie, czy on nie zmienił na mój temat zdanie po tym, znaczy, jak pisaliśmy wczoraj. Nie musicie się lubić, żeby dyskutować poważnie. Jak dla mnie nawet tym bardziej, żeby ludzie, którzy są przeciwni sobie, wiadomo, nie będziemy się tu wyzywać od kurew tak. Zaraz. Tylko Axel ma swoje zdanie na temat jakiejś tam krytyki, ja się do tego dobrze przygotuję i też bym chciał mieć swoje zdanie, bo możliwe, że mamy trzy odmienne zdania, coś mi się wydaje. Tak, możliwe. To myślę, że zaraz po tym spróbuję go dodać do znajomych, chyba że go masz znajomych? Nie, że nie, kompletnie go nie znam. Nie. Kompletnie go nie znam, nigdy nie oglądałem. Ja w sumie wiem, że temu. Istnieje człowiek, ale też jakby nie znam. Dopiero jak Animedia powstała, to napisał właśnie pod tym filmikiem, pod gatunkami, to zauważyłem, że człowiek, cześć no, człowiek, istnieje. Ja tak samo, bo nie, kwestia tego, że nie, po prostu nie oglądam tych filmików anime, nigdy nie oglądałem, a wiem, że był jakiś tam większy kiedyś. Ja też wiem. Znaczy, wiedziałem, że istnieje kanał Axerfish, ale to na tym moja wiedza się kończyła. Dobra, to co? Zaraz będziemy kończyć, tylko jeszcze szybkie jakieś pytanie. Odległe, patrzę, jakieś pytanie zadane 3 miesiące temu. No, albo nawet więcej, tylko że mam dwa pytania i dwa obszerne i nie wiem, czy... Czy nie za długie? Czy nie za długie. Może szybko przeczytam to krótsze i zobaczymy, czy odpowiemy. Więc tak, nie dobija cię ta zmiana klimatu. Naruto odbywało się w czasach, jak wy to mówicie, średniowiecza. Czasy ninja, pełne brutalności, krwi i śmierci na każdym rogu chyba chodziło. Po prostu coś bardziej poważnego. VS Boruto, cudowne kolorki, pieski, kotki, jedzenie w McDonaldzie i granie na konsoli. Dodanie tutaj... nowoczesności telefonów, narzędzie ninja do tej historii według mnie strasznie niszczy klimat. Co wy sądzicie? I druga kwestia, czy taki skok w przód jest możliwy? Chyba ja muszę się tutaj odnieść, bo ty widziałeś Boruto właśnie, jeżeli to, jak już to było to cukierkowe, ja mówiłem tak. O tym też w streamie, według ale, mnie, no. Oczywiście dla mnie lepsze są klimaty średniowieczne, wolałbym, żeby nie było tego wszystkiego, chociaż w pierwszej serii Naruto, pamiętajmy, były telewizory, telefony, mikrofony, ten świat był bardzo pomieszany, więc nie zapominajmy o tym. No, to ta technologia cały czas istniała, gdzieś tam była na boku, a teraz tym Boruto rzeczywiście na siłę to wprowadzają. Mam takie wrażenie, że te naukowe narzędzia ninja i tak dalej jest to na siłę wprowadzone, ale czy to jest jakaś zmiana aż cukierkowa i tak dalej? Okej. Okay. Musimy też pamiętać o tym, że prawdopodobnie studio, może jakiś moto za namową, chcieli uderzyć w inny target. Jakby chcieli nowy widać ten target, tych młodszych, nie? Jakby przyciągnąć do Naruto. Naruto, my oglądamy 20 coś lat. Dobra, nie 20, bo powiedzmy 15 lat. 15 lat temu oglądałem sobie Naruto i byłem zadowolony, tak? No i teraz są młodsi, 12-latki, 11-latki, którzy oglądają BNH. Czyli tacy jak są my kiedyś. Tak, tacy jak my kiedyś i dla nich BNH to jest to. I teraz, jeżeli zrobią Boruto w klimatach pierwszego Naruto mroczne, a widać, że teraz co się sprzedaje? Sprzedaje się BNH, które jest kolorowe i cukierkowe i tak dalej, no to zrobimy coś takiego, żeby uderzyć w największy fanbase. Wiadomo, tym fanom, którzy lubili te mroczne klimaty, my się na tym wychowaliśy, więc to jest najlepsze, nostalgiczne i tak dalej, to wiadomo, że nam się nie spodoba to cukierkowe. Mamy po 20 lat, to nie spodoba nam się jakieś takie, wiesz, tańczące małe tam dzieci, które tam, wiesz, krwi nie ma, nic się nie dzieje, wielkiego, jakieś tam nie wiem, zakochane 9-latki. Ale ten największy fandom, który jest teraz anime, bo wiadomo, teraz wielu z 20-latków teraz w ogóle nie ogląda anime, więc trzeba uderzać w największy target, bo to są wszystko pieniądze, to jest wszystko biznes, więc uderzają w największy fandom. Rzeczywiście przez 100, może mniej niż 100 odcinków, było to bardzo cukierkowe, takie kurwa nieznośne, nudne według mnie, dla osób i moim podobnym, którzy się wychowali na tym pierwszym Naruto i kurwa chcemy krwi tam, chcemy brutalności i tak dalej. I co się okazuje? Możliwe, że ten fandom został przyciągnięty, ten młodszy, i zaczęliśmy wracać powoli do tej mroczności, gdzie są głowy odcinane, gdzie jest po prostu ręce odcinane. Nie pierdolą się w tańcu w Boruto teraz. Po prostu jest full agresja. Full agresja. I nie zapominajmy też, że w pierwszym Naruto było bardzo wiele cenzury. Jeżeli oglądaliśmy Jetix i tak dalej, to było sporo wyciętych scen. Krew była, w ogóle krwi nie było. Było wiele tych scen, były całkowicie inaczej przedstawionych, gdzieś tam zbliżenia były, żeby nie było widzieć, że coś tam odcięli i tak dalej, i tak dalej. Więc my to też pamiętamy troszeczkę przez pryzmat czasu, wiadomo, nostalgicznie, wiadomo, co nostalgia robi z mózgiem, albo co mózg robi z nostalgią i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to nie jest do końca słuszna ocena do Boruto. Rzeczywiście, ja to całkowicie rozumiem, czemu Boruto jest takie, jakie było. I teraz, w perspektywie czasu, mówię, zrobiliście dobrze, bo fandom Naruto się rozrósł. Ja teraz widzę naprawdę 8-letnie dzieciaczki oglądają Boruto i to by się nigdy nie stało, może niekoniecznie nigdy, ale nie byłoby tak duże, jeżeli nie zrobiliby tego, co zrobili. Oczywiście wielu tych fanów odeszło,
tych takich turbofanów, ale już zaczyna słyszeć, bo to jest lepsze, coś tam, o kurde, zaczynam oglądać, ludzie powoli, a może wrócę, przeboleję te 100 odcinków, zobaczę jakiś filmik, które kanony można pominąć, które nie, które zrobiłem, no i jak się okazuje, że Boruto może stać się dobre, ale tu się zgodzę z tym, że technologia, jeżeli chodzi o Boruto, nie podoba mi się, jest troszeczkę przegięcie pały. Te naukowe narzędzia ninja to nie jest dobry motyw. To nie jest motyw. Mimo to się nie udało. Dobry motyw to tak, też tak uważam. No to się nie udało. Tylko ci powiem, czy tak, co do jeszcze tej zmiany klimatu, to dodam tylko, że to niekoniecznie musiała być decyzja Kishimoto, bo nie zapominajmy, że tak jak mówił Fantastyczna Karczma w swoim... kreska jest całkiem inna w ogóle w mandze, dodajmy. Tak. Ale że Fantastyczna Karczma mówił w swoim filmiku na anime, jak powstaje anime, że tam nie wszystko zależy od przecież samego Kishimoto. On może mieć na to jakiś twór, ale oczywiście, pomysł, ale powiedzą mu, hej, to się nie sprzeda. I elo, robiąc ciekawostki, te razy tam mówię, że czekaj. On musi to sprzedać, piątym Hokage, nie pamiętam, czwartym Hokage miał być chyba pies w ogóle, także wiesz, tam jest mnóstwo rzeczy, Akatsuki to miały być potwory, wszyscy mieli być potworami, więc tam jest mnóstwo po prostu rzeczy, które on miał pomysł, ale oni powiedzieli, nie, to się nie sprzeda, masz to zrobić inaczej. I to samo jest z książką, nie? Tak, nie powiedziane, że w Boruto na początku nie było tego samego, czyli zróbcie... cukierkowość, żeby przyciągnąć młodą widownię, którą było właśnie 15 lat temu my. Tak, powiedzmy sobie coś. My się do tego przyzwyczailiśmy, więc my już może odejdziemy od tego, ale jak usłyszymy, że to wraca na swoje tory, to hej, może jednak jeszcze wrócimy, czyli dwie pyczy na jednym ogniu. Straciliśmy połowę oglądających tych nowych, ale... Że wrócą, bo i tak lubią Naruto. Ale jeszcze połowa z nich wróci, a dodatkowo zyskaliśmy powiedzmy dwa razy więcej dzieciaków, którzy zaczęli przez cukierkowość, a zostaną, bo to wow, to się odwaliło, nie? Tak, już się przyzwyczaili do tego anime, już utożsamiają się z bohaterami i tak dalej. Tak. Powiedzmy sobie teraz w dwóch stronach. I tak, dobra, powiedzmy sobie najpierw o książce, nie? To nie jest, Kishimoto nie jest szefem, on jest osobą, która pisze i chce coś sprzedać. Jeżeli studiu się nie spodoba i tam, wiesz, mają swoich weryfikatorów też, powiedzmy, i powiedzą, że nie, to się nie uda, to albo się dogadają z nimi, zrobią to po swojemu, tak jak zrobili, bo zobaczmy, co się dzieje. Kishimoto w swojej mandze, po pierwsze, ma całkiem inną kreskę, która mi się podoba, a dodatek jest tam strasznie to seksualizowane. Jakby, zobaczcie, jak wygląda Sarada. Ona ma miniówę, ona ma jakieś wyjebane cyce, o co chodzi? Ona wygląda jak 12 lat, to wygląda jak normalnie, jakby Kishimoto był pedofilem. Tak to wygląda z naszej perspektywy, ale Japońcy to lubią, ale na amerykański rynek, gdzieś tam w Europie, to się nie sprzeda. Jakby reklamodawcy na to nie polecą. Na jakąś 12-latkę z miniówką, która wypina się na każdym kroku, na każdym zdjęciu. To nie przejdzie. I popatrzmy teraz, jak to jest Boruto zrobione. Całkiem inaczej. Ta kreska wygląda całkiem inaczej. Jak to wygląda? Przystępnie w Europie. No, uderzony w największy target, tak jak mówiłeś. I teraz tu trzeba sobie przyznać właśnie, to nie on jest szefem i to nie on decyduje. Nawet bym powiedział, że o większości decyduje studio. O tym, czy im się to spodoba i czy uznają, że to się sprzeda. Bo oni nie patrzą na to, czy to jest fajne. O, kontynuacja. Tak. Nie, to jest fajne, bo mi się podoba. Nie, on musi patrzeć, czy Maćkowi lat 9 się spodoba i czy jednocześnie Marek lat 30 wróci potem i mu się to spodoba i mają obmyśloną pewnie strategię i tak dalej. I póki co mi się wydaje, że może nie w 100% wyszło im to zajebiście, ale jakoś to się udało. No. Ja nie narzekam w tej chwili, no bo to mi się bardzo podoba, chociaż są pogłoski ku temu, że znowu się psuje, że Kishimoto wrócił do tej magii, bo jak wiesz, Kodachi to robił, nie? Tak, wiem. I wrócił Kishimoto i znowu zaczyna gówno być, ponoć, ja nie wiem, nie mam spoilerów. I jestem też ciekaw, czy Kishimoto znowu odejdzie, bo na wojnie zrobił syf, wrócił do Boruto, znowu zrobił syf, podobno. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Całkiem znowu możliwe, no. To wiesz, to jest też taki proces, tak jak gdzieś kiedyś oglądałem, że są firmy, McDonald's, z tego co wiem, potrafi kupić w jakimś miejscu budynek, czy tam zbudować go, postawić i on nie będzie rentowny przez 20 lat i dopiero po 20 latach zacznie zarabiać. To wiesz, z anime może być tak samo. Może teraz przebulujemy ten początek Boruto. Kupowanie mieszkań na przykład i wynajmowanie. Tak, ale może przebulujemy ten proces, ale później zacznie to lecieć i mogą mieć też takie myślenie o tym, dlaczego ta zmiana klimatu jest taka. Mi się nie podoba oczywiście i mnie to na tyle odrzuciło, że nie mogę się przełamać, żeby wrócić do tego. Ciężko jeszcze przebić. Przyznam, że ja to
Ja tylko oglądałem Boruto, tak jak któreś pytanie kiedyś było, oglądałem Boruto tylko dlatego, żeby robić te omówienia. No, ja to mówiłem w filmach, no nie podoba mi się ten odcinek, daje 5. No i reszta mówi, no stale, nie też mi się nie podoba. Ci, nie podoba mi się ten odcinek, daje 5. To ja, ale w skali Boruto, w skali Boruto zawsze tak, to robisz. Ale zawsze 5 odpomina, na 10? Tak, tak, 5 na 10 w skali Boruto. Ja dałem Boruto całemu Shippudenowi 6. O, widzisz, no to wiesz, każdy ma też skalę swojej ocen, no, no, też zawsze tak wspominam, że wiesz, mnie to pytają, dałeś 9? Wiesz, a ja tam któremuś odcinkowi Shippuden tam mówiłem, że 7 czy coś, a był taki fajny, no, a był dużo lepszy. To mówię, w skali Boruto, ja tam mówię, czyli w skali takiej, jak mi się to oglądało, o, ja się przy tym bawiłem, bo wiadomo, że nie będę brał pod uwagę, tutaj ona zrobiła to, tutaj zrobili troszeczkę błąd w animacji, jak nacisnąłem spację, tak, a tutaj jakoś chmurka była, kurwa, zamazana, nie. I jak mi się oglądało, no, 7 i tyle. I to jest z mojego myślenia na tym, tak, ocenami, a niektórzy to biorą sobie, nie no, 7, tamtemu dałeś 7,5, a ja może mi byłem niewyspany i oglądałem i się tak oglądało. Dokładnie. I takie coś to jest. Ja to też opinia muszę wspominać. Znowu. Nikt nie ma, możesz mieć opinię, że odcinek 10 na 10 ogólnie dostępny był dla ciebie 2 na 10 i kto ci może, kto ci zabroni jakby. I to trzeba mówić, że pokazywać. No może i dlatego na mnie, słuchaj, ja mówię to jednocześnie, jakbyś powiedział opinię odmienną na jakiś temat, wiesz, ja mam Tobirama, uwielbiam gościa i dla mnie 10 na 10, ty nagrasz, że na 2 na 10, to dla mnie jesteś pff. Ale nagrywaj sobie, co ci broni, ja tego nie obejrzę i koniec, ty. Tak, nie? Tak, no i właśnie z myślą o tym zrobiłem właśnie film o gustach, specjalnie wykorzystając najlepsze anime i tutaj też mnie rozbawiło, że zebrali się osoby, które, przecież to jest takie oczywiste, no dla ciebie, pewnie, że tak, ale czemu jedna osoba wypowiada się za wszystkich, że to jest takie oczywiste? Tak. Dla ciebie, no ktoś tam, napisz sobie co chcesz, ale dla mnie to jest takie coś, dla mnie to jest oczywiste, wiadomo, no i okej, spoko, a jak napiszesz, dla wszystkich to jest wiadome, po co takie coś robisz? No nie. No nie. Dlaczego się wypowiadasz za 10 tysięcy osób, za 5 tysięcy osób? Nie wypowiadaj się, bo ja nagrywam właśnie ten rok i ja widzę, że ludzie nie ogarniają, że jest gust. Nie ogarniają, że w rankingach dla mnie ta osoba jest taka, a dla niego jest taka. Nie powiedzą tego, trzeba o tym mówić. Ty powiesz, tak, filmik jest dla mnie każdy potrzebny. Wie, że szczepionki są potrzebne, a ci przyjdzie, nie każdy. A ja nie, ja uważam inaczej, nie? Tak, a tu wiesz, ziemia jest krąga, przecież to oczywiste. No nie, powiedziałbym, że dla wszystkich jest oczywiste. No tak, i przyjdzie Maciej 15 i napisze ci, nie no, to jest takie oczywiste, po co ty to robisz, czy ty nie masz pomysłu? Tak, o, kończysz się, już nie masz pomysłu. O, widzę, że już tam media powoli, już nie mają o czym nagrywać, oj. Nie no, i on wiesz, i będzie wypowiadał się za wszystkich. Nie, napisz sobie subiektywny komentarz, opinię o tym filmie, znaczy napisz sobie o wszystkich, ja to oleję wtedy. Jeżeli zobaczę głupi komentarz, to wyobraź sobie, że przeczytam 3 słowa i dla mnie nawet się nie uśmiechnę, nie raz się uśmiechnę. Dla mnie to tyle, ale jak widzę komentarz, który wyraża swoją opinię, zgadzam się z tym, może myślę sobie całkowicie inaczej, spoko, nawet się mogę do tego odnieść i tak dalej, ale no jak widzę, że ktoś udaje geniusza i myśli za każdego, no to mnie to już troszeczkę triggeruje, ale też muszę się do tego, bo to na animedii często widzę, że jedna osoba jest zdaniem wszystkich i tak wydaje mi się, że tak jest. Nie każdy tak myśli, nie każdy myśli. A to jest też takie błąd, wiesz, taki, że jeszcze ktoś pomyśli, że hej, ale ja tutaj jestem, kurde, guru, bo zobacz, że mój komentarz pod każdym filmikiem jest najbardziej lajkowany, chyba ten. Tylko nikt nie bierze pod uwagę tego, że może i twój komentarz jest najbardziej lajkowany. Ale to tyle znaczy. Zobacz trochę wyżej i ten twój komentarz ma 100 lajków, a filmik ma 1000. Wiesz, ten cały filmik. Co znaczy najbardziej zlajkowany komentarz? No tylko tyle, że nie wiem, ktoś zlajkował twój komentarz, no nie wiem, jakby to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Tak. Dlatego ja bym się nie kierował tym, że mam rację, bo mam 5 lajków, albo nie mam racji, bo mam, nie mam racji, bo mnie minusowali, no. To jest opinia wszystko ludzi. No o tym można godzinami. Tak, dać. Kto chce zobaczyć to trochę inaczej, ale jeszcze wracając do tego komentarza całego, to jest dodanie nowoczesności telefonów w narzędzie ninja do tej historii według mnie strasznie niszczy klimat. Co wy sądzicie? I druga kwestia, czy taki skok ma w przód jest możliwy? I oczywiście uważam, że to jest złe. Znaczy niektóre rzeczy, jakby nagrywając jakiś tam filmik, pamiętam, że oni walczyli jakby na jakieś miecze świetlne. To mi się podobało, pod względem wizualnym fajnie to wyglądało. Ten miecz świetlny też mi się podoba, ale to jest takie coś. Jeszcze, Boruto nie jest w takiej skali, jakby to jest na takiej skali, że próbują to stworzyć, nie? Na przykład ten miecz świetny, co jest, to na przykład on wymaga czakry. Jeżeli go trzymasz, to ten laser to jest czakra. On wymaga bardzo dużo czakry. Trzeba być totalnym koksem, żeby móc go używać. I tak coś jest, nie? Ale tak nie o to mi chodzi, nie? W sensie chodzi o to, że nowoczesność wprowadzili tak, poszli bardzo, to nie jest już ten klimat, mi się to nie podoba. Ale czy taki skok w przód jest możliwy? Tak.
Oczywiście, anime, że jest. Uniwersum inne niż nasz świat, więc nie możemy tego... Nie chodzi nawet już o anime. Tam minęło chyba no, dużo lat. Ile? 20 lat minęło? Tak, tam jest ekonomia, jest... ekonomia jest całkiem inna tam, nie? Tutaj muszę kichnąć. Dobra, no, jednak nie. Ale czy taki skok jest w przód możliwy? No hej, 20 lat temu miałem komputer, który miał 100 mega RAMu i ja uważałem, że nigdy więcej nie będzie mi potrzeba. Mój internet zawrotny, 1 megabit na sekundę. A w ogóle 25 chyba lat, czy jak na początku powstawał, to oni w ogóle myślą, że 64 kilobity będą ci starczać na całe życie. Nikt nie będzie potrzebował. Skok ruszył tak, że nie? Tak, jeden giga pendrive za 100 zł i to ja temu, o kurde, ile to zmieszczę. Tak. A teraz właśnie się bawię pendrive'em 128 giga za dwie dyszki. Tak. I tak to wygląda. Hej. To w naszym świecie, nie? A tam uniwersum jest rozwijane dużo szybciej, no wiadomo, tam jest czakra, tam sobie Yamato może stworzyć wioskę, robiąc tak. takie coś, więc powiedzmy, że jest to troszeczkę inny poziom. Ale nawet już patrząc na ten poziom, to jest to po prostu możliwe. No 20-30 lat temu był, znaczy może dezinformacja leci, ale w każdym razie jeszcze niedawno temu, naprawdę niedawno temu, telefony, no kto myślał o telefonach? No ja w podstawówce dopiero miałem swój pierwszy telefon, nie? Teraz dzieci 5-letnie chodzą ze smartfonami. To się wszystko tak szybko zmienia, tak dużo rzeczy przychodzi, że nie widzę problemu, żeby Naruto też mógł się rozwijać. Ale znowu to jest to, fajnie? Nie. Czy fajnie? Nie. Ale możliwe to jest, moim zdaniem. Tak. Znowu to jest to samo, że z roku na rok my tego tak nie zauważamy, a jeżeli sobie przypomnimy, co było 20 lat temu, to dopiero zobaczymy różnicę, nie? Jakby to jest dokumentowy jakiś filmik, jak to było 20 lat temu. I teraz tak, sobie tak jak gadaliśmy wcześniej. Bo tak z roku na rok, to tak, wiesz, tutaj to się zmieni, tak po kroczku minie 20 lat i nagle świat jest całkiem inny. To się okazuje, że nagle dynamicznie zmieniało i to bardzo, a ja tego nie widzisz z roku na rok. Ja ostatnio, jak byliśmy na spacerze z dzieckiem, to sąsiad mnie zaczepił i mówi: o, fajnie, widzę jakby siebie z przyszłości, nie? To było tak jakby wczoraj, tylko że minęło 17 lat, także wiesz, to czas nie dość, że leci z roku na rok, jak jesteś starszy, to już w ogóle zapierdziała ten czas. No, taki spoiler alert, to tak po 18 to już czas, jakby nie zauważasz, to 5 lat czy to pół miesiąca. Tak. No ja mam cały czas w głowie, że ja jeszcze siedziałem niedawno w innym mieszkaniu i nagrywałem. No, ja mam 16 lat do tej pory. Tak, że nagrywałem ten vloga z myjąc naczynia i to było przed chwilą i w ogóle byłem mega przegrywem w porównaniu do teraz, a teraz też pewnie jestem, a za 5 lat powiem: Boże, typie, nie? Także to nie dość, że opinia się zmienia i tego nie zauważysz, bo to leci z dnia na dzień, dla ciebie to jest kolejny dzień, więc takie mały progresik. Tak, mały progresik, to się zmienia bardzo, bardzo się zmienia i tyle. Dobra, myślę, że nawet o tym pytaniu byśmy zrobili podcast, więc tak. I tak już... Myślę, że powiedzieliśmy o wiarę obszernie na ten temat. Myślę, że będzie usatysfakcjonowany tak. Pytający. I też zobaczymy. Jestem ciekaw też opinii na ten temat, tej krytyki na YouTubie o fandomach i tak dalej. I chcę jeszcze poruszyć ten temat, tak jak mówiłem. I chyba tyle. Dużo powiedzieliśmy jako z własnej perspektywy o różnych rzeczach. No tak, no w sensie ci powiem, że jak zaczęliśmy, mieliśmy gadać o tym Sasku, ale wyszedł temat taki tego wszystkiego. To myślałem, że może polecimy trochę z tym, ale z drugiej strony mówię, to nie wiem, czy nie jest temat na 30 minut, ale wyszło jak zwykle, także, ale to dobrze. Pogadaliśmy trochę opinii. Tak, trzeba było kilka rzeczy powiedzieć i to nawet nie jest skończony temat, tak jak mówię, więc... No, jeszcze... miesiąc podcastu nie było, także trzeba było się macie małą aktualizację na żyć. I tyle. Tak. Już widziałem komentarze, że śpią przy tych podcastach, także tam do 20 minut, że usną sobie spoko. Super, no to mam nadzieję, że ładnie tam śpicie. Tak, miłych snów. Krzyknąłbym, żeby was obudzić, ale obudzę też swoje dziecko, także niestety. Tak to byś obudził. Także niestety, do widzenia chyba, co? Tak, na razie i do następnego. Tak, cześć. Cześć.